Dobra. Jest wszystko zrobione. No to czekamy. A jeszcze tu musimy dodać grę, Gothic 2. Działa. Działa, dobra. Przebudzenie. Ale napisałem. Przebudzenie. To może usuńmy. Siema teraz, witam cię Bludko, siemanko. Siemanko, w związku z tym, że nie miałem co teraz robić, wiadomo, to sobie myślę, sobie pogielcuję. Dobra, zaraz, to lecimy z tym. 17. Odbijmy sobie dziś chociaż tą kopalnię, nie wiem, coś zrobić z tym przebudzeniem, żeby je skończyć. Mówię, nie będę zostawiał niedokończonej gierki. Wow, jak ciemno. HDR sobie wyłączę. O, od razu lepiej. Wszystko tutaj ładnie poszło. Zastąp pole widzenia, w ogóle... Zastąp pole widzenia. Zastosuj. I co to da? Wow. Ale dziwnie. Patrzcie, jak dziwnie. O co chodzi? Zastosuj. Nie, zastąp pole widzenia. Na 40 wszystko. No i tak jakoś inaczej. A teraz jak dziwnie. Dobra, zróbmy tak jak było na 90. O. 90 wszystko. Żeby nie było tak dziwnie. Cyk, 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 cyk. Dobra. No i chyba jest normalnie. Tak mi się wydaje. Dobra. Siema, Menosik. Ja też się nie spodziewałem. To w nocy nie będzie? Nie wiem. Nie wiem, na razie sobie... Witaj. Nudziło mi się, to sobie odpaliłem, wiecie? Mówię sobie, odpalę Razer, siema Menlaus, siema Daras, witam cieplutko tutaj, kochani. Chciałem sobie odbić tą kopalnię, bo mamy tutaj coś do roboty, to ruszamy do kopalni. Ruszamy do kopalni. Pora przepędzić stamtąd ludzi Gomeza. Idź przodem, pójdę za tobą. Dobrze. Chodź, Gornik, idziemy. Idziemy poprzepędzać tu ludzi Gomeza. Mamy fajną zbrojkę. Chyba lepszej już nie możemy założyć na razie. Tak. Lekki pancerz łowcy orków. No i z jednoręcznych broni też mamy najlepszy założony, jaki chyba... No w efekcie wybunku na pewno nie mamy innego. No jeszcze możemy sobie tą kuszę założyć, ale w sumie to może potem, jak nie będziemy mogli dać rady czy coś. No a teraz lećmy tutaj do tej kopalni. Ale ładna trawa w ogóle, taka czerwona. Ładnie to zrobili. Nie wiem, czy to jest ogólnie... normalnie, czy po prostu ode mnie się tak świeci, bo widzę, że tylko jak tu przechodzę, a nie, tam jest chyba tak normalnie, dobra, ładnie, to w nocy nie będzie, w nocy to się zobaczy, co będzie w nocy, no teraz sobie odpaliłem to tam na godzinkę, dwie, nie wiem, Elbarzantos. Dobra, Gorn, idziesz za mną? Idzie, nadąża, pięknie. No, a co tam u was, chłopaki? Co tam w dzień dzisiaj robicie? Co w dzień dzisiaj tutaj robicie? Nie wiem, jak tam u was? Co by tu się zapytać, nie? No, idzie z nami Gorn. O! Co jest? Uwaga! Brzytwy! Polują w stadach jak zębacze, tylko gryzą znacznie mocniej. Siema, the homie! Siema. Siłka. Powinniśmy się najpierw z nimi rozprawić. Znasz to mnie. Ładnie. Lubię wiedzieć, co mam za plecami. To ładnie. Siłka. No to tam nabieraj masy. Nabieraj masy mięśniowej. To mi się podoba. Silne chłopaki będziecie. Dobra. Ale zamiast tego można spędzić lepiej czas. Będę grał w grę. No lepiej czas to nie wiem, jak ty chcesz spędzić, niż grać w Gothica. Dla mnie to jest bardzo ciężka sprawa, żeby jakoś lepiej teraz znaleźć. Znaczy czas może i lepiej bym mógł spędzić, ale czy to lepiej, czy to tak lepiej się na krótką metę. Wolę ten czas zainwestować, na przykład sobie odpalić live'a, pograć. No i pogadać. A niż tam zaraz jakieś odwalać, wiadomo.
Coś tego typu, to lepiej teraz sobie pograć, nie? Dobra. No, odpaliłem na razie tak na próbę. Zobaczyć, czy w ogóle ktoś tu dzisiaj zawita bardziej. Oj, nie gorna. Bety kowalni. Dobrze. Dobrze, poradził sobie. Myślę, że trochę tu ciemnawo jest. Sobie zwiększmy jeszcze tą jasność. Włącz deszcz, włącz efekty deszczowe, to możemy wyłączyć. Limit klatek też sobie dajmy na to 60. Niepotrzebnie tutaj będziemy obciążać komp komputera. Będzie sobie spokojnie tam chodził. Jeszcze tutaj Gorna weźmiemy. Pomoże nam tutaj klepać te inne stworzonka. Tutaj elegancko sobie sklepiemy te. Tutaj były, jak to się mówi? Jakieś. Szkielety, tak mi się wydaje, ale nie wiem, czy ja już z nimi. Nie rozprawiałem się jeszcze z nimi, więc Gorn mi bardzo ładnie tutaj pomoże. Tu w modyfikacji oczywiście dodali taką miejscóweczkę ze szkieletami. Ale myślę, że nawet nie musi mi pomagać, bo ja to sobie doskonale poradzę. No, nawet nie zdążył przyjść, ja już tu sobie poradziłem. Tutaj jakiś. Oscar Sorn, Sereno Urkara. Nie wiem osobiście o co tu chodzi z tymi nazwami. Lothar, o Lothar to jeszcze, może bym coś ogarnął, ale tak to poza tym to nie za bardzo. O, esencja uzdrawiająca, strzała, łuk kolczasty. Też fajne itemki tutaj do jaków sobie wziąłem, ale chyba raczej nie będę z nich korzystał. Z ekipą, grając w Gothic Fond, z ekipą. A, Razer. A nie wiem, ja wstałem dzisiaj lewą nogą ogólnie. Trochę tak mi suszyło rano. No i tak nie chciało mi się wstawać z tego łóżka, po 12 się ruszyłem. No, jak to jest, tak to jest, jak się pije barmańską na strzała, nie? Znaczy, no tam ileś. Trochę nie w formie jestem taki alkoholowy, więc. No trzepło, no trzepło, no wczoraj ja dobrze wiem, nawet nie chce mi się tego oglądać, co ja tam wczoraj gadałem po pijaku. Lepiej sobie odpuścić. I się nie załamywać psychicznie. Dobra, chodź z nami, Gorn. Zeskakuj, dobrze. No i co, idziemy się klepać. Tutaj powinno być sporo tych strażników. Zaczekaj. Widzisz te wszystkie ciała? Idź do wejścia do kopalni. Ja zaczekam tutaj i przypilnuję, żeby ktoś lub coś nie zaszło nas od tyłu. Dobrze, Gorn. Kiedy już zejdziesz na dół, pójdę za tobą. No dobra, to Gorn, idę. Znaczy, kiedy już zejdę na dół? Mi się wydaje, że on zejdzie od razu, będzie szedł za nami. Tych skrzynek mi się nie chce otwierać. Mi się nie wydaje, że niepotrzebnie będziemy to lutować. Lepiej sobie zlutujmy te wszystkie postacie, one mają tutaj dużo wyciągów uzdrawiających i będę naprawdę tutaj szczęśliwy, jak to wszystko pozbieram. To jest dużo itemków do zebrania. Skrzynki, nie chce mi się to naprawdę tych skrzynek otwierać. Może potem, jak będę wychodził. Chociaż ja tu mam tak dużo rzeczy, że już mi nic nie potrzebne. Kret, oni tutaj jakieś kije z gwoździem mają. Tu są kolejni kopacze. O, tu kolejny. No, to mi się podoba. Najemnik. A Gorn schodzi na dół, czy nie? Stoi tam, dobrze. To on chyba do rozmowy dopiero będzie tam czekał na mnie. Więc git. Kolejny kret. Okyl, o, Okyl miał fajne itemki. Wyszedłeś już z pierwszej lokalizacji w Gladiatorze? Jeszcze, znaczy już mam bossa, nie? Bossa, więc wychodzę. Więc teraz od razu jak włączę, to będę wychodził. Bossa pewnie zabiję i będzie na tyle w pierwszej lokalizacji. Łóżko. O, w sumie to się może prześpimy zaraz. Przed wejściem do kopalni. Albo nie, no to bez sensu. Bez sensu, no dobra, no to nie będziemy spać. Tutaj, no i mamy tutaj tych Ancymanów, nie wiem jak to tam dokładnie przez A czy O się mówi, ale no, trzeba będzie im wklepać. Trzeba będzie im zrobić z dupy buzię, nie inaczej. O, tutaj, cyk, kolejny kluczyk. No dobra, to idziemy z nimi zrobić porządek. No, zapiszmy sobie przed tym. Proszę, kogo my tu Hej, mamy? patrzcie, to ten facet z nowego obozu, przez którego mamy tyle kłopotów. Gdybyś wykazał wtedy choć odrobinę rozsądku, mógłbyś teraz być po stronie zwycięzców, po naszej stronie. Okej. Trzeba mi było zapłacić, kiedy miałeś okazję. A może nie chciałem. Posunęliście się za daleko. Atak na kopalnię był poważnym błędem.
Ale wygląda na to, że się udało, a tobie już nic do tego. Dalej, chłopcy, wykończmy go! Okej. Okay. Schowaj broń! No! Świetna robota, chłopcze! Dobrze, dzięki, Igor! Słyszałem! Kolejny. Dobrze, poszło nam. Pięknie nam poszło. Czy Gorn chce mi zrobić kuku znowu? Nienormalny jesteś, uspokój się. Uspokój się. No nie, no Gorn się znowu zbugował. Co mu jest? Chłopie, zostaw mnie. Więcej się tu nie pokazuj. Dobrze, i dobra, już mogę iść? Już się uspokoiłeś? Czy będzie mi chciał znowu wklepać? Bo jak zwykle. Jak zwykle mu się na głowie coś odwaliło. Ajajaj. Dobra, drzwi. Mamy kluczyk, mamy łóżko. Prześpimy się, to pewnie mu przejdzie. Nie będzie chciał mnie bić. Nienormalny człowiek. Do następnego poranka. Dobra, pięknie. Trochę jasność sobie teraz zmniejszmy. O. No, i od razu lepiej. Dobra, Gorn. Gdzie jesteś tu? Jesteś tu. No to już chyba mnie nie będzie chciał bić. Ciekawe, czy się zbuguje w kopalni. On się już przed kopalnią zbugował. Ja nigdy go nie biorę dalej. Bo on zawsze się buguje. Usłyszałem odgłosy walki i przybiegłem najszybciej jak mogłem. Stary znajomy. Rachunek wyrównany. Dobra, otwieraj bramę. Ja będę tu stał na straży. Okej, okay, dobra, otwieramy bramę. Mamy otwartą. Pięknie, pięknie. A ja wszystkich tutaj proszę o zostawienie łapeczki w górę, no bo tylko dwie na początek, tutaj trochę słabo. Dobra, to włazimy. Włazimy, włazimy. No. No i kopalnia. Aha. Co jest tą grą? Nie. Tylko nie to. Ostatnio kotelu przychodziłem. Przynajmniej wiemy, że gramy w Gothica. Proszę, tylko save'a mi nie wyjebało, nie? No nie! Tylko nie to! To przebudzenie jest okropne. Gothic RPT. Nie potrzebuję tego. A usuńmy to. Ej, usuńmy ten plik i zobaczmy, czy teraz się odpali. Coś tu się dzieje, coś tu się podziało. Nie wiem, co tu się stało. No naprawdę, od razu wywaliło. Co jest? Dobrze, że moderzy nie fiksowali bugów z Gothica 1. Dodaję klimatu. No oj tak. Nie. Wywala. Wywala Gothica, trzeba przeinstalować na szybko. Yeah. A tylko wchodzimy do kopalni, czajcie? Dobra. To usuńmy tego save'a. Zróbmy tego save'a tu. Kopiuj tutaj. Cyk. Cyk. Dobra, nazwę, tylko sobie zmień nazwę. Ctrl C. Cyk, cyk, cyk. Wypakujmy sobie na szybko, bo ja mam tak na szybko taką instalkę, bo właśnie ten często wywala, często strasznie wywala, ale to wkurwiające jest dosyć. Randomizuje przebudzenie 1.6. Dobra, otwieramy to. Nie, otwieramy to. I instalujemy na szybko i idziemy dalej. No bo wywaliło znowu Access Violation i ogólnie ten Gothic, nie wiem, jest tak zrąbany, że jak już raz go wywali, no to już później jest zepsuta cała gra i no i trzeba to przeinstalować. Nie wiem, o co chodzi. No trochę lipa. Szkoda. Zaraz będzie. No to już w sumie to, tylko to się wypakuje i minutka i będziemy grać. Co to za folder na pulpicie nad Zmagowie Ognia? A co ci to interesuje? Moje. Nie dam. Nie podzielę się. Nie myśl sobie. Ja mam swoich magów ognia i sobie zrobiłem, nie? Dobra, przeglądaj. Użytkownicy to i będzie gry i będzie Gothic 2. G2 wypakowane, dobra. Cyk, 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 cyk. Nie, tego akurat folderu nie ma. Seks istnieje, chłopie. Ogarnij się. No powiedz, ona sama go zakładała. Co, jej powiesz o jej folderze? Nienormalny jesteś?
Dobra. Zrobiło się? Tak, zrobiło się. No to wyłączamy to, włączamy cyk, zmieniamy tylko nazwę. Zmień nazwę, cyk, 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 cyk. A nie, 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 tak szybko. Zapisy. Zapisów nie wrzuciłem. Nie tu, nie tutaj, nie tutaj, tutaj kopiuj. Kopiuj tutaj. Odpalamy, no i gramy dalej. Gramy dalej. Sorki, sorki, za taki... Znaczy nie jest, nie moja wina, nie, że to takie zbugowane jest, ale co poradzić. A, znowu wszystko trzeba ustawiać od nowa. Dobra, mamy to. Mamy to, powinno działać. Powinno działać. Nie wiem, co to tak wywala to, ale dobra. Zapiszmy sobie od razu i lecimy dalej. Hej, ty. Usłyszałeś? Dobra. To teraz szybko otwieramy bramę. O, jeszcze nie włączyłem jednej rzeczy. Cyk, cyk, cyk. Dobra, jest pięknie. Drzwi. No i włazimy tu. Kołowrotek. I do kopalni, i do kopalni. Tylko żeby tym razem się nie zbugowało. To weź sobie po prostu folder skopiuj i to szybciej będzie. Próbowałem Razer. Nie wiem, o co chodzi. Teraz już za późno. Musiałbym od razu po instalce, no. Od razu po instalce to może będzie działać. Oj, 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 strzelają do mnie. Dobra, leżą. Leżeć mi tu. 77 w walce, więc ja tu teraz kryty same walę. O, patrzcie, jak we mnie strzela. I na hita. O, o, tu kolejny. Kolejny ancymon się odpalił. Dobra, dawać go, dawać go. O, jak do mnie strzela. Dobra, leży. Leży, leży. Agorn? Agorn co odwala? Agorn, proszę się uspokoić. Proszę mnie atakować. Ej, on cały czas tu leci. Leci jak głupi. Dawaj w niego. Dobrze. Chodź, 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 Gorn. Będziesz moją tarczą. Ej, czemu on tu leci? Nie wiem, co mu się odwaliło temu Gornowi, ale leci cały czas przed siebie. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie, jak leci tu. No dobra, niech idzie, niech idzie. Pomoże nam tu pozabijać. Ej, co jest? Musimy cały czas za nim lecieć? Czy o co chodzi? To weź sobie... No bo Gorn Wojnka pani jest niespełna rozumu. Gorzej nawet. Wow. Dobra, leży. Kolejny leży. Dawaj, dawaj go Gorn. Dobrze. Chodź, chodź, chodź Gorn. Dobra, idziemy, idziemy. Nie wiem czemu on tak leci, ale no spoko. O, Bażan, odpaliłeś w końcu. No już odpaliłem 20 minut temu. Nie wiem, powiadomień nie macie, czy o co chodzi? Gorn musi wbić topór w plecy, to kanon. Bo ma jakiś problem psychiczny z sobą. Dobra, ładnie. Mamy tutaj kolejnego. Kopacza też. Dobijaj, dobijaj Gorn. Gorn, leć po resztę. No, gdzie teraz? Czemu on tu idzie, to nie wiem. Ale idziemy za nim. Idziemy, idziemy. Chodź. On tutaj wszystkich klepie. A będzie gonił, o Boże, nie. To jest głupie. To jest bardzo głupie. Nigdy więcej się tu nie pokazuj. Dobra, oni uciekli. Nie, tamtego to nie trafię, za daleko. Za daleko. Nie ma bata. Dobra, on już leci. O, patrzcie, jak on już leci na tamtego. Teraz się będzie kręcił. Musimy iść tam sami go zabić. Ty jajca. Cicho, mam zlagowany mózg. Dobrze, nie ma sprawy. A czemu masz połamany kręgosłup? O co ci chodziło? O, Gorn dostaje strzałami. Niedobrze. Ale on chyba nieśmiertelny jest. Mam nadzieję. No, nie chcę, żeby zginął. To było trochę słabe. Biegnij, wrak!
Ej, czy on tam na górę wchodzi? Idzie go klepać? Tak, idzie mu zrobić kuku. No dobrze. 200 expa kolejne darmowe od Gorna. Ale uciekają ci kopacze. Cholera. Ale pouciekali. Kogo on tam jeszcze bije, ten Gorn? Co ty robisz, psycholu? Aha, dobra, to już kuku niech tam sobie zrobi. Reszcie niech sobie zrobi to kuku. I my czekamy na niego. Gorn? Aha, czyli musimy tam do niego i tak iść. No to szkoda. Wow, samobójstwo! Widzieliście? Samobójstwo popełnił chłop. No złaś. Dobrze. Dobrze, dobrze go klepie. Nie, idziemy, idziemy, Gorn. Gdzie teraz? Gdzie teraz, Gorn? Skaczą. Ludzie skaczą, nie wiadomo co odwalają. I co, już koniec? Witaj. Znowu szuka. Utrzymuj pozycję. Utrzymuj pozycję. Spróbuję się trochę rozejrzeć. Dobra, zaczekam przy wejściu do kopalni i postaram się... No dobrze, dobrze. Już tu nie przychodź, chłopie, odwala ci. Gorn, jak zwykle ma odklejkę. A ja was wszystkich bardzo proszę tutaj łapeczki zostawić, nie? Bo no normalnie, serio, trzy łapeczki są. No ja tutaj lewika odpaliłem elegancko i no trochę... Teraz będę płakał i będę... Pójdę w kąt, się obrażę i trudno. Jak wolicie. A tarcze jakąś mam założone? Ej, czy tarcze obniżają? 77 mamy. Czy tarcze obniżają tu też? Nie, nie obniżają tu tarcze tego statystyk. Więc sobie zakładam tarcze. No nie będę się pierdzielił tutaj przecież w tańcu. Dobra, lecimy tu dalej. Co tu jest? Pochodni tu się chyba nie da zaświecić. Trochę lipa. No to idziemy na te pełzacze. Chodź tu, pełzacz. Na dwa hity? No na trzy. O, prosto w moje łapska. Pięknie. Idziemy, idziemy. Teraz trzeba znaleźć... Najpierw znajdźmy jego lekarstwo i dopiero do niego idźmy. Dobra, tu chyba jest jego lekarstwo, tak mi się wydaje. Lekarstwo orków. Oj, jak mnie bije. Ej, nie mogę go trafić. O! Mefedron dowóz 24,7. 4 złote. Bażant połamali mi kręgosłup, masuje swego. Dzięki wielkie, Mefedron! Masuje swego. Dzięki wielkie! Dzięki. Ej, ale w sensie jak ci połamali kręgosłup? Goticzek bez zmian, pobugowany już miał popatrzeć. Oj tak! Skaczą, no. Dzięki! Bażant help, ale jak umierasz? Proszę, nie umieraj. Nie rób mi tego. Nie wiem, sam się połamał. No jak się połamał, ale w sensie... Kręgosłup... Nie możesz chodzić? No, połamali ci kręgosłup. Mówisz, że ci ktoś połamał. Musisz powiedzieć, o co B. Dokładnie. Bo teraz to ja jestem, mam w głowie, że nie wiadomo, ktoś cię pobił. A, te boli cię! A sparaliżowało cię i boli. Czyli nie masz połamanego, tylko cię sparaliżowało. Kurwa, no to lipa. Nie wiem, co powiedzieć, tak szczerze mówiąc. No, sam tak nie miałem, ale no na pewno w chuj boli, nie? No. No właśnie, boli to mało powiedziane. I no nie wiem, leków się nabierz, no bo czego innego to ci nie mogę polecić, ale dla ciebie to pewnie słabo działają, bo już masz tolerkę. Słysząc te wszystkie twoje historie, no to ciężko naprawdę. Tylko współczuć, ale więcej nie za bardzo. Kij, siemano! No ale obyś wyzdrowiał, oby cię przestał boleć. Ja ci tego bardzo, bardzo życzę. Tutaj mój kochany widzu. Kiedy stream z Arkiem? Boże. Teraz też żeś dojebał. To już jeszcze gorsze niż pytanie o Arkanie. Ork niewolnik. Tak. Pierdoli wam wszystkim. Tarrok ranny. Tarrok. Co tu się stało? Co się tu stało? Tarrok tu złapany przez niebieski żołnierze. Nagle czerwony żołnierze wszędzie. Czerwony żołnierze zabijać. Wszystko. Tarrok uciec tu. Czerwony żołnierze nie tu. Au! Oni boją, Gaszluk. Ty pomóc.
A mnie nos zabolał. Ała! Bo mam palca rozwalonego, mam tu taką twardy na skórę, jak mam. Leczy mi się tak o nos zahaczyłem i tak ała! A nos mi też bolał. Ale no. Dobra, kopiuj, jeszcze wstawmy na Discorda, że robimy live'ika. Bo jak nie wbiłem, to zaraz im rozpierdolę dupska. Będzie niefajnie. Dobra, co mogę dla ciebie zrobić? Co mogę dla ciebie zrobić? Tarrok chcieć mocny lek. Albo Tarrok umrzeć. Dobrze. O jakim lekarstwie mówisz? Jakie lekarstwo dla ciebie mamy przynieść? Otruć Tarrok. To co już zebraliśmy? Tarrok czyżby? Chcieć lek. Głupi. Głupi Tarrok. Zgubić lek. Nie znaleźć. Oj. Dobra. Co to jest Gaszluk? Co to jest Gaszluk? Duży zwierz. No morfina, morfina. Gaszluk groźny. Zjadać ork. Zjadać człowiek. Ach, masz na myśli pełzacze. Pełzacze. Dobra, potrafisz porozumieć się w naszym języku? Co to za pytanie? Porozumieć się w naszym języku? Tarrok u ludzi długi czas. Tarrok dobrze słuchać. Najlepszy mod, w jakiego grałem? No to mod Kroniki Mortany, nie? No i jeszcze powiedziałbym, że bardzo, bardzo mod, który mi się podobał, to był New Balance. No a poza tym, to... No co? Najgorszy mod, jakiego grałem? To chyba ten Definitive, bo taki średni był. Gówno tam dodali. Tylko taki... No bo nie ma takich jakichś bardzo złych modów. Znaczy są, ale w nie gram. No i tyle. Jesteś przyjacielem Urszaka? Jesteś przyjacielem Urszaka, tego szamana? Urszak niewolnik. Jak Tarrok. Urszak uciec. Dawno, dawno temu. Twój przyjaciel powiedział mi, że mógłbyś dla mnie zrobić ulumulu. Ulumulu! Tarrok bardzo słaby. Nie ma lek. Tarrok umierać. Obcy przynieść lek. Morfini, sulfas, co to jest? Pomóc. A, morfina. Dobra, proszę, znalazłem twoje lekarstwo. Proszę, znalazłem twoje lekarstwo. Obcy nie jak inni ludzie. Obcy dobry. Obcy Tarrok najlepszy. Dziękować. Możesz już zrobić dla mnie ulumulu? Obcy pomóc Tarrok. Teraz Tarrok pomóc obcy. Obcy potrzebować krotak, kastak, dłaszkar i ord antak. Zajebiste. Przynieść. Tarrok zrobić. Siema tak, Folek. A nie, nuda była i tak sobie myślę, streamcast odpalę, pogramy sobie trochę. Ale najpierw Tarrok uczy obcy języka orka. Wtedy nie znajomy porozmawia z braćmi w domu. Co ty, dobra, naucz mnie języka orków. 5 punktów nauki. Za mało punktów nauki? Dobra, no to trudno. Co to jest krotak? To się, jak przyjdziemy z ulumulu. Język ognia. Język smoka. Co to jest kastak? Być róg cieniostwór. Róg ostry jak nóż, twardy jak kamień. Zaraz sobie kawę zrobię, może się uda. Trzymaj kciuki i bażąc, żeby udało się dojść do kuchni. Trzymam kciuki, widzisz? Oba. Teraz siura jeszcze trzymam. Dwachkar? A cóż to takiego? Ząb błotnego węża. Jak wąż ugryźć, nikt nie móc uciec. No dobra, a gdzie mogę znaleźć błotne węże jeszcze? Gdzie mogę znaleźć te... Dużo wąż błot... A, błotny w obozie sekty, dobra. Co to jest Ord Antak? Co to jest Ord Antak? Być ząb wielki troll. Towarzysz, dobra, idź. Robić duża kurde, dziura w narkołaku. No dzisiaj masz... Muszę już iść. Obcy wrócić. Obcy wrócić znowu. Dobra, idziemy jeszcze tutaj zebrać te rzeczy i... Siup! Ej! Co oni tu zrobili? Czemu tu zrobili nagle, że to ma kolizję? Nie podoba mi się to, nigdy nie miał kolizji. Trudno. Dobra, tutaj na dół. O, cholera, już spadłem. Samo. Do jaskini z pełzaczami. Niedobrze. Dobra, mamy to. Pochodnie sobie odpalmy, bo tu ciemno strasznie. Łatwo tą kopalnię się strasznie odbija, już jak jesteśmy na takim etapie rozgrywki, no to już naprawdę wszystko idziemy jak burza. Jak burza idziemy i nie możemy nic tutaj, w ogóle nie ma jak zginąć, no tylko chyba jakiś upadek, coś tego typu. Ciężko, znaczy łatwo, za łatwo właśnie. Moim zdaniem powinni tutaj trochę jakoś to trudniej zrobić, albo właśnie trudniej. Trudniej gra? Jest, poziom trudności łatwy mamy, no to sobie weźmy na umiarkowany na razie. Zobaczmy, jak umiarkowany będzie działać, bo zawsze to się zmienia. A ja właśnie lubię tutaj, jak trochę trudniej jest czasami. Mój psychiatra właśnie dzwonił. Ojojoj. Powiedział ci, że masz do niego nie dzwonić.
Powiedział ci, ale przecież to ty dzwonisz. O, dobra, dawać gnoja. Zabity. Kolejny pełzacz. No to wychodzimy stąd. O, jeszcze tu będzie jeden. To jest jeszcze jednym, na pewno sobie poradzimy. Umiarkowany stopień upośledzenia. A, no to u nas. No to wiadomo. Dzwoni do mnie i do kucza. No jest dwa piętra niżej, jebany. To się blisko masz, blisko, naprawdę. Dobra, co my tu mamy? Nic tu nie mamy. Do kucza skubaniać, nie? Masakra. No to co, włazimy z powrotem do góry. Nie ma co. Siup. O, tutaj możemy sobie przejść. Dobra, siup. No i co? Kopalnia została odbita. Należycie. Nie powiem, że nie. My sobie tutaj wszystko porobiliśmy. Gorn. Witam, znowuż. Kopalnia odbita. Dobra, idziemy stąd. Nie, nie zbuguj się, nie zbuguj się, nie zbuguj się, nie zbuguj się. Proszę, proszę, proszę. Wow. Hej, ty. Stary, to się dopiero nazywa trudna walka. Nie spodziewałem się, że strażnicy Gomeza będą stawiali tak zaciekły opór. Grunt, że kopalnia znowu jest w naszych rękach. Zostanę tutaj i dopilnuję, żeby tak już zostało. Dobra, co słychać? Co słychać? Na razie cicho. W wolnej kopalni nic się nie rusza. Lee powinien niedługo podesłać tu posiłki. Pięknie. Póki co postaram się tutaj rozgościć. No to się rozgość. Powodzenia. Tutaj wszyscy nie żyją. No to my spadamy. Na górę. Doli się pochwalić, że tu kopalnię odbiliśmy. Chyba się dało, tak. No a potem... Po te wszystkie przedmioty, które ork nam kazał zdobyć. A nie inaczej. Dobra, trolla będę miał przy starej kopalni. Później to nie wiem, zobaczymy co tam jeszcze będzie. No idziemy. Pozdobywać parę tu rzeczy. Skakujemy dla shardów Wi-Fi. Dobre. Nie no, fajnie by było. A kurde, no ten streamek chyba nie wyjdzie. Jedna osoba, Boże. Chyba nie te godziny wybrałem znowu. Nie no, po prostu nie miałem co robić, nie? Nie miałem co robić i mówię, a sobie odpalę trochę. Czemu nie? Moje Wi-Fi nazywa się radziecki dron szpiegujący. Dobre. Ej, tu są trzy osoby, dwie, trzy, ale mi pisze, że jest jedna. Transmisje równoległe. Nie wiem o co chodzi. No, jak zwykle. Więcej. Mi pokazuje jedna. Dobra, kord. Kto tu? Dwa punkty nauki mam tylko. Ojojoj, no to nie. To z tym nic nie zrobię. To dziwne, no. I bardzo dziwne. Nie wiem o co chodzi. No jest Key, jest Adi Homie, jest Razer, jest Towarzysz 4, a mi pokazuje dwie. Nie wiem jakim cudem, ale spoko. No spoko, no trochę słabo, że mi tak pokazuje. Daję, odświeżę sobie tą stronkę, co jest live'ik. Zobaczmy, może to coś da. Nie, nadal dwie i nic się nie zmienia. No to trudno. Trudno jak tak mnie YouTube robi w bambuko. Nie? Dobra. Bażan, mogę cię na tele innym odpalić. Nie, towarzysz, no, to nie ma sensu. Ja chcę prawdziwych tutaj osobne osoby, a nie, to mnie w ogóle nie jara, nie? To nie mój problem. Trzeba kupić boty, bo Golden zrobi 24 na streamku. Tak, nie zrobię. Ja tu myślałem o godzince jakieś, godzince dwóch, żeby tu zagrać, a nie więcej. Piątek jest, ludzie. Szaleństwa początek. Wiecie co, ja mam w głowie? Nic. Niewiele. Będziemy powiedzieć, że odbiliśmy kopalnię, no i co dalej to nie wiem. Chyba nawet nie wiem, czy się dali powiedzieć o tym, że odbiliśmy. Mi się wydaje, że raczej właśnie nie. Lee? Witaj. No, nie można. No to idziemy po te rzeczy do Ulumulu i tyle. Ulumulu. To przyjaźni znak. Oj tak. Bażan, tylko nie zabiję Gomeza. Nie, no mogę go... Nie, wiem. Trzeba chyba będzie go unieszkodliwić, niestety. Ale to nie dlatego, że coś zrobił. Po prostu. Zebrałem mnóstwo płytek z pancerzy pełzaczy.
Fantastycznie! Natychmiast zabieram się do roboty. Jak długo to zajmie? Nie mam pojęcia. To coś zupełnie nowego. Jeszcze nigdy czegoś takiego nie robiłem. Będziesz musiał zaglądać... Hej, Dario! Witam cię prędko! Dobra, Wilk, będziemy do ciebie zaglądać. Jeśli myślisz, że... Tylko proszę, nie odpadajcie żadnych multikont ani nic, tylko sobie siedźcie i pogadajcie. I tyle w temacie, no, a my lecimy dalej. Siup, 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 skaczemy sobie tutaj na eleganckości. Tutaj nic nie ma, no to co? No to lecimy najpierw do, po trolla. Karoles, witam, witam! O, mój ulubiony szczyt nagrywa. Karoles, witam, witam, siemano! Kurde, no. To fajny mam tutaj, fajny mam tutaj status społeczny u ciebie. Bo siedzę, bo plecy na nic innego nie pozwalają. No ja siedzę. Oj, kurde, no. Kurde, towarzysz, oby ci plecki, plecki wyzdrowiały. Dużo zdrówka ci życzę. Naprawdę, naprawdę. Nie może tu mój ulubiony mefedroniarz, kurde, chory być. To nie po Bożemu. Kurde, kto będzie ludziom rozwoził tutaj te wszystkie narkołyki? O Boże, co ja gadam. Twój status społeczny to menda społeczna. Ta, jasne. Ja jestem... Kiedyś miałem status zamożny menel, nie? Byłem zamożnym menelem i to było stosunkowo niedawno, a teraz jestem biednym menelem. Ale aczkolwiek staram się trochę ten status podwyższyć, żeby być chociaż ten średnio zamożnym. No ale jeszcze trochę, jeszcze dużo do zdobycia. Na razie tutaj idę, sobie pozabijam zwierzątka. O, preriowy ten... jak to się mówi? Ścierwojad. A, czarny ścierwojad, to jeszcze lepiej. Dobrze. No, poko, co nie ma dowóz? No nie ma dowozu. Lipa, lipa, nie ma dowozu 24/7, no i co teraz? Czarny. Czarny to od razu lepszy, o co chodzi? Mocniejszy? Dziwne, dziwne. Od zera do klasy średniej i to w kilka lat. Karol S. Oj tak. Kapitan Bomba. Ej, nie. Kapitan Bomba to chyba nie. To był chyba laserowy gniew dzidy, tak? Tak, laserowy gniew dzidy to chyba był. Tak mi się wydaje, ale nie wiem czy na pewno, czy to było w tym, czy w tym. Chociaż to wszystko wiadomo, że to samo. O, mamy tutaj trolla. Dawaj, dawaj, dawaj go! Po dupie go! Po dupie, dawaj! Nawalaj! Ojej! Jeszcze raz. Wow! No i chuj. 15:37. Kurde, nie zapisałem. Ale jesteśmy niedaleko. No to dobra, no to już jesteśmy w sumie na tym miejscu, co byliśmy. Ale mi walnął trochę lipa. Trochę lipa, bo już prawie miałem go. Na laserowe gniew dzidy to Kapitan Bomba. Tak, Karoles, ale w sensie to jest taka osobna jakby... taka seria z tymi... z kurwozaurami. Troci najebał. No bo pod ścianę mnie no, dał mi w łeb i tyle. Mnie jakoś ominął Kapitan Bomba i chyba żałuję. No, Mr. Razer, ja bym żałował na twoim miejscu i bym sobie nadrobił. Nadrobiłbym sobie każdy odcinek, obejrzał po 20 razy i od razu życie staje się lepsze. Dobra, dawać go. Oj. Dobra, jest specjalnie się dałem walnąć jakby, co? Teraz się uleczyć. Mam najlepszy sposób na trolla. Oj, żałuj właśnie, żałuj. No nie! Znowu mi walnął. Niedobrze. Chciałem go tak zbugować.
o ścianę. Dobra, już mnie zostaw, bo mi znowu pierdyk nie będzie. Patrzcie, co zrobię. Gra. Wolne celowanie. Cyk. Patrzcie, co mam. Skuszy mu pierniczę, to się skurde opamięta, chłop. Ej, nie działa to wolne celowanie. Chyba trzeba... Nie, ło, skuszy, to mu nic nie zrobię. Po co ja się mu daję? Dobra, idę go po prostu tak jak wcześniej sklepać po dupie i tyle. Po dupie będzie klepany. No i czemu on mnie trafił, jak go nie mogłem? O chuj chodzi. Sorry, nie chodzi o sikanie. Mi kiedyś kapitan Boba pomógł w depresji, jak dziewczyna mi ulała. O, to bardzo dobrze. Bardzo się cieszę, że ci pomógł. Ja też, jak mi się właśnie smutno czy coś, to sobie odpalałem, oglądałem sobie to z 2 godziny, te live'y albo coś, albo... albo po prostu odcinki po kolei i od razu jakoś tak lepiej. To jest takie głupie, że aż zajebiste. Dobra, git. Dobra, dawać go po dupie. Nie! Wow! Aby mi pierdzielnął. Dobra, leży. Leży, skurwysynek. Dobrze mu. Wypijmy sobie te miksturki. Nie znasz taktyki na trolla? Po dupie. No wiem, że po dupie się bije trolla. Tylko ja po prostu, nie wiem, chciałem go drzewo zbugować, ale w tym modzie to w ogóle już się nie da. Ciężko. No to się cofasz, Razer, no też prawda, ale ja tam wolę go na podupie klepać. Też na początku tak robiłem, ale mi się już nie chciało. Dobra, mamy z trolla itemki. Ej, ale zebrałem je na pewno. Bo coś mi się wydaje, że mogłem ich nie zebrać, znając swoje tutaj umiejętności. Kaskaderskie. Aha, już troll zniknął, czy o co chodzi? Gdzie jest jego ciało? Ej, zniknęło. Dobra, trudno, no to na pewno zebrałem. Dobra, trolla mamy, czy tam go nie karmić? Tak. Taktyka na trolla, to nie dać się wciągnąć w dyskusję, czy tam go nie karmić. No, oj tak, Karol. Mam kawę, no to smacznej kawusi, towarzysz Noob. Smacznej. O, jest cieniostwór. Jak ładnie. Jak fajnie się złożyło. Dobra, dawać go. Dawać go. Teraz... Co on tak idzie tam? Dobra, mamy cieniostwora. No to już mamy dwa z czterech tutaj... Dwie z czterech rzeczy, które mieliśmy zdobyć. Jeszcze tutaj szczurki. Podekspimy sobie. Trochę levelka, trochę tego wszystkiego. Pięknie, mi się wszystko tutaj szybko składa. No i coś kryty nie wchodzą na te wilki czasami. Trochę dziwne. Dobra, mamy tutaj z rzeczy z tych wilków. Pięknie. No i co? Idziemy dalej. Tutaj chyba, co jeszcze musimy zdobyć? Mamy cieniostwora, mamy trolla, no to jeszcze kły błotnego węża i ognistego jaszczura. No ogniste jaszczury to wiem gdzie są, no to już tam pędzimy. No już żeby było tak fajnie, wiadomo, kanonicznie to wszystko wyglądało i tak jak w misjach, no to myślę, że sobie zrobimy po prostu po kolei, wszystko zdobędziemy. Tak jak powinniśmy to zrobić i tyle, no. Ojej, wpadłem. Wow, jak mnie wyrzuciło z wody. Fajne było, fajne. Dobra, o i tu jest jeszcze po dwa gówniaki. Gryź se. Komary. Chodźcie komarki. Jeden już nie żyje. Nie no, naprawdę łatwo już teraz lecimy tutaj z tą gierką. Wszystko zdobyte. Tutaj ładnie postać rozwinąłem, nie jak w Gladiatorze. W Gladiatorze to na początku z tą zręcznością poleciałem i naprawdę było trudno. Siema Patka, witam. Siemanko. Waszki Razer, siema. Co tak wcześniej nagrywasz? Karoles, a nie, no po prostu mi się nudziło, nie? Nudziło mi się, nie miałem co robić. Jakoś tak trochę
humor gorszy, to myślę sobie odpalę, poprawię sobie humorek, tutaj pogadam z wami. Nie? I no tak to wygląda, nie? Dobra, tutaj jeszcze będą ścierwojady też po drodze. Już sobie wszystko kusimy, jak się nawinie. Bo expik to expik, wiadomo. A w ogóle który mam level? 30 level. No, dużo tego levela mam. Dużo mam ten level, jak na czwarty rozdział. Tak mi się wydaje. Jakby to był czysty Gothic 1, to bym był z siebie dumny, ale tak to jeszcze nie. Tu pewnie dużo expa dostałem z tych dodatkowych misji. Dobra, leżą. Tutaj kolejne przedmiociki. Dobra, te też leżą. Zbierać wszystko. No to później trochę posprzedajemy to, jak będzie mało kaski na coś. Na jakiś nowy pancerz czy coś. Chociaż nowe pancerze to będę miał za darmo. Dobra, i leży. Pięknie. A wystarczyło zwalić konia. Adi homie, no w sumie rację. Ale ile można? Dobra, kryto szczury leżą. Ja miałem humorek gorszy w tylce, teraz to już z górki. A, no i pięknie. No tu jeszcze dwa ścierwojady. Boże. Mi się nie chce ich w sumie klepać, ale już jak tak się nawijają, wie, zrobię im kuku, będzie spokój. Dobra, lecimy. Co to za durne słowo tyrka? Co teraz oskarżasz, że mnie spiskowanie zmutował na tydzień na twoim Discordzie, więc go opuściłem i zabieram ci wspieranie, skoro takie traktowanie widzów to u ciebie norma. Nie norma, tylko no to jest moderator jednak, nie? Trzeba było z nim porozmawiać, a nie. On ci powiedział, co chyba jest nie tak, czy nie? Nie wiem, no... A co ja mogę? No coś tam mogę, nie? Nie no, Patka, ogólnie to Saturasowi chodziło o to, że cały czas nawijasz kiedy te arkania, jakieś głupoty, no i ogólnie zachowanie. No ja nie wiem, no to gadajcie, pogadajcie i tyle, no albo po prostu... Musisz się z moderatorem dogadać. Znowu zaczynasz... No i ogólnie, Patka, no nie tylko on na ciebie coś gada. No ja nie wiem, ja po prostu się nie chcę tego tematu wałkować, nie chcę znowu jakieś tutaj konflikty rozwiązywać tego typu. No z tego, co słyszałem, no to paru tutaj osób na Discordzie już mówiło, że się na ciebie skarżyło, więc myślę, że nie powiem jakich, ale no myślę, że no jednak musicie pogadać. O cholera! Palę się! No nie! No i widzicie, co zrobiliście? Kurwa! Co się stało? Jakie gówno? Znowu mi grę wywaliło. Utwórz... Kopiuj tutaj. Dobra, jebać to. Przebudzenie. Czemu tą grę tak często wywala? Wypakuj tutaj. Dobra, jeszcze szybki reinstall. Robimy i wywalone. Dobra, gdzie to jest? Wycinki? Nie wycinki. Instalki, przebudzenie. Dobra, otwieramy to. Odpalaj to i... Fiu. Gothic 2 mamy. Dobra. Sorki znowu wywaliło. Ej, a co jest szóstym punktem regulaminu? A to na live'ie, czy... A nie, to musi być na Discordzie. Szósty punkt regulaminu, bo ja nie pamiętam już tego regulaminu. Wyzywanie, zaczepianie administratorów i moderatorów Discorda grozi banem na serwerze. A, no to prawda, wyzywaliście się. No, no to muszę przyznać rację Saturasowi i Razerowi. Crimson, co jak wcześniej. A bo mi się nudziło, no. Odnudziło mi się, to mówię sobie, pogram trochę. Dobra, szybka instalka tego wszystkiego. Cyk. Pulpit, cyk. I cyk. Mamy to.
Siemka, ty grasz w dzień? Kto zbiera rzepę? Benny, siema, no nie wiem, ktoś tam musi zbierać. Na pewno nie ja. To może quizy jak Gotika wywala? Nie no, przecież Gotika to sobie już robię. I tyle. Musimy go skończyć. Hola hola! Co Crimson? Co Crimson? Witam, witam. Siup, 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 zainstalowało się? No, no, no. Free secure. Dobra, git, zainstalowane. Zmienimy nazwę tylko. Wow! Przebudzenie. I stworzymy kopię od razu, żeby nie robić później jeszcze raz. Kopiuj, wklej. Ale to jest długie. Boże. Patrzcie, to zajmuje 7 giga ponad. Masakra. Dobra, już się instaluje. 5 sekund, znaczy kopiuję. Oj, a weź się z tymi grami. Witam, witam! Dobra, zrobiło się. Kopia jest. Save'y, system. I odpalamy. I lecimy dalej. A New Balance ile? Nie wiem. Co jest? Co jest znowu? Czytaj. Uf, działa. Dobra. Działa, jest git. Siema, Hagim Ragi, witam cieplutko. Adi homie, pewnie za rok. Na razie nie zamierzam takich rzeczy odpalać. Witam Goldena, witam Hagim Ragi, siemanko. Witam, witam. Dobra, po kolei ich musimy tutaj zwabiać, te tutaj bestie. Bo to nie ma sensu w ogóle pojedynczo. Patka, na mnie się nie obrażaj po prostu. Dobra, tu trochę jest za głośno. HDR. A co tu się stało? Wczytało się chyba. Wczytało się niechcący nie ten zapis. Kiedy zmierzysz bogów? Milton, halo, halo. Nie wiem. Witam, witam. Nie, nie, Adihomi, gdzie takie coś słyszałeś? To na pewno nie u mnie. Ale głośno, ale głośno, oj, oj, oj. Dobra, jest git. Mamy to. No to zabijmy już wszystkie tutaj te potworki. Trochę expa z nich dostaniemy. Chyba po 500 jest, tak? Towarzysz Noob. Nie będzie dzisiaj na pewno Ryzena. Ale wy chcecie, żebym pił na Ryzenie i nie grał w niego, tylko się w miał wyjebany i się śpiał? Jak? Zresztą, zaraz tutaj dodam punkt regulaminu. O, 7. 7. Zatrucie dupy. Trucie dupy. O nowe gierki. Zatrucie dupy typu. Kiedy Ryzen? Kiedy Arkania? Jest. Grozi mód 300 sekund. Dziękuję. Moderatorzy, słyszeliście? Jest nowy punkt w regulaminie. Nie ma już spamowania.
kurwodolce. Hagim Ragi, co ci odbada? No to będzie wpierdol. Bam, bam, bam. Prawy łokieszcze napada, bam, bam, bam. Jeden strzał i nie ma Hamas. Kurwodolce. Dzięki, Hagim Ragi. Hehe. Wysyła do Nate'a i pisze hehe. Dzięki Hagim Ragi. Hagim Ruagi, jak to tam czyta nam to wszystko. Dobra. Jacob Siup. Dziękuję, wszyscy mają muta. Od Quake'a Goldena. Wszystkich zmutowałem. Nie ma, siema Mysza, witam cieplutko. Siema, dzięki Hagim Ragi, dziękuję bardzo. I wszyscy mają muta. Się nauczą, kurde. Razer, wiesz co robić. Ale ten regulamin z tym Arkanium jest po prostu na dzisiaj. Później na pewno to wyłączę. Tylko dzisiaj chcę spokój. Bo odpaliłem live'a, żeby się trochę odprężyć, a nie słuchać, kurwa, kiedy Arkania. Ludzie. Żadna odklejka, po prostu spokoju trochę. Co tam, jak tam? Mysza. Mysza ogólnie jak tam? No, dobrze. Dobrze, no tylko trochę się dzisiaj nudziłem. Trochę taki smutas byłem, więc sobie odpaliłem live'a i tak humor się w miarę poprawia, nie? Jest dobrze. I Hagim Ragi, jeszcze raz bardzo dziękuję. YouTube'owego regulaminu to nawet ja nie znałem. Robiłem go, jak chyba byłem pijany, albo po prostu z odniechcenia, albo żeby po prostu był, już nie pamiętam. No i tak, wow! Tu, 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 tu. Dzięki, dzięki! Hagim Ruagi, 25 złotych. Hehe. Jak poleciał! Co ci, chłopie? Dzięki, dzięki wielkie! Woo! Dziękujemy! Ale ty tak SMS-em lecisz, Hagim Ragi, to tylko ci powiem, że no pół kasy to i prowizja, nie? SMS-y. Bo pamiętaj o tym. No to tak, a czemu się tak? Dziękuję bardzo, dziękuję. Siema, siemanko, Warok, witam cieplutko, mój tu bezimienny tutaj Buryzenku. Witam, witam. Co się działo, że mówisz, że chcesz spokój? A nie, Karolec, nie, po prostu tak trochę miałem w kurwa i mówię sobie... trochę sobie musiałem odsapnąć, nie? Dobra. Siemanko, siemanko, właśnie wróciłem na chatę w końcu. Witam, witam, Warok, siemano. No i na chatę wróciłeś, a wróciłeś z flaszką czy bez flaszki? Z tarczą czy na tarczy? Dobra, gdzie jest ten wilk? Jest wilk. Nie no, nie, dobra, ja już się uspokajam, już nie będę mutował, tylko weźcie się ogarnijcie z tą Arkaniem, z tym Ryzenem i tak dalej, bo ja to nagram. Ja to nagram, tylko wiecie, no. Musi mi się chcieć, bo jak mi się nie będzie chciało, to i tak tego nie włączę. A jak każecie mi na... A jak będzie tak jak z Arkanią, że każecie mi na siłę coś odpalać, to po prostu odpalę raz i już raczej nie będę tego chciał odpalać, bo będę miał złe wspomnienia z tym. Że musiałem coś na siłę robić. No z Arkanią tak mam i nie odpalam jej, no, dlatego w sumie w większości. I znowu SMS i półkasy przejebane. No Karoles, no SMS-y półkasy kradną. Najlepiej blikiem, przelewem, nawet tym Pace of Card ma tak dużo nie kradnie i PayPalem. Ale SMS-em zwykłym, no to ciul. No już nikt nie chce. Już widzisz jak cicho? Mysza, jeszcze raz witam cieplutko. Siemaneczko, Warox też. Tak, siemano, tak, witam, witam. Tak, to wtedy będzie kiedy upadek... Razer, ty też chcesz muta? Nie rób nic na siłę, bo nic fajnego z tego nie wyjdzie. Właśnie, Karoles, właśnie. Ja nie robię. Ja nie robię i sobie właśnie... Miałem dzisiaj ochotę sobie pograć w przebudzenie i bardzo fajnie. Dobra, instaluję PayPal. No, Hagim Ragi, wszystko lepsze. Dobrze, ładnie. Ładnie, ładnie. Jarok z Sylwią. Jasok z Sylwia? To jest w pizdy? Jak sok z Sylwia. A! O to chodzi. Boże, nie mogłem w ogóle tego rozkminić, co ty tam napisałeś. Siema, jeszcze raz tak. Witam cieplutko. Już dostali unmuta? Już wszyscy tam odmutowani? Dobra, instaluj. Jak tam chcesz. Wystarczy blik, no właśnie Karoles, wystarczy blik. Ale Hagim Ragi pewnie nie ma konta bankowego, znając życie. No bo tylko mówię, może by nie przepierdzielał na SMS-y pół kasy. To już dwa razy mniej, jak już masz mi wysłać, nie? I tu co, za co bardzo dziękuję, no to mówię, lepiej sobie zainstaluj blika i wyślij pół tyle i naprawdę będzie to samo.
Żebyś nie tracił kasy. Czemu Smutek z Grzesiu nie pomasował? Miesza nie wiem czemu, no nie chcę pomasować, no to niech sobie siedzi sam w domu. Nie odzywa się do mnie znowu Grzesiu i... No smutno mi z tego powodu, co powiedzieć. No ale co, ja sobie odpaliłem streamka, z wami sobie pogadam. Towarzysz się chyba obraził. Jeszcze raz mnie zmutuj, to ja cię zmutuję, na żartach się nie zna. Crimson, ja się właśnie znam, dlatego cię zmutowałem. A można przyjechać do ciebie i dać w łapę 10 zeta? Pewnie, zapraszam. Zapraszam, możesz nawet mi nawet stówę dać w łapę. Pewnie, człowieku, ja to jestem taki dobry tutaj streamer, że ja normalnie. Możesz mi, nawet tysiaka przyjmę, spokojnie. Nie ma sprawy. Tak to jest z babami, a no. Nie no, nie gadajmy tak, że tak to jest z babami. Nie marudźmy na te baby, no może też mają gorszy humor czy coś. To nie będziemy jej zawracać gitary, po prostu sami się czymś zajmijmy, nie? No i taka sprawa, staram się tak myśleć po prostu tak pozytywnie, żeby dać jej spokój, albo nie wiem. No tylko gorzej jak potem będzie, że a ja miałem zły humor, a ty w ogóle o niej nie myślisz. No myślę o tobie, tylko co mam zrobić, jak się ty nie odzywasz? No i tyle w tym, dać kepsa w łapę, o! A nie, bo ty mi dasz ostre sosy i będzie mi dupa bolała. Balnetbek. Cześć, co słychać? Cześć, co słychać? Tylko uważaj, żebyś nie skrzywdził moich kochanych drzew. Aha. No to lepiej nie krzywdź mojego kochanych drzew, bo jeszcze nam się coś stanie. Uwaga, Adet, znany streamer podaje adres na live, kliknij w link. No, ej, ale ogólnie jak chcecie, nie wiem, jakieś, możemy zrobić jakieś, kurde, odcinki z paczkami na przykład. Żeby to otwierał paczki czy coś, bo ktoś się pytał kiedyś, mi towarzysz Znub kiedyś paczkę wysłał, niedawno. No i mam nawet na drzwiach, mam napis masuje swego. Od niego dostałem naklejkę. A. Tak, mam Draga dwójkę. Mam Draga dwójkę. Draga dwójkę i mam na górze TV12 Prince'a. Od Smoka. Mi się bardzo dobrze to pali. O, są! Są gnojki, chodź tu. Są już. Paczkę z zielem wysłał. Chętnie. Dobrze, dostał. Idziemy po następnego. Jest następny. Następny gnojek, chodź. Zdech, pięknie. Kwiatki tu są. Kwiatki, dobra, tutaj jest jakiś tam inny pan. Na razie go nie odwiedzamy. Tutaj jeszcze sobie, pozabijajmy sobie tych trochę, tych węży, no się przydadzą. Później jakiś z nich, no rzadko rozrobiony. Ktoś ci przyśle gówno chłopskie lub dziecięce, no to trudno no. Ale może ktoś wyśle coś fajnego. Liquid trzepany jak tak zwany. Liquid mam agrestowy 18. Agrestowy 18 bardzo, bardzo dobry. Z Darklina. Darklina to jest. Firma chyba niedawno, nie wiem, albo po prostu zrobiła się tańsza czy coś, nie wiem. Wcześniej jej nie znałem. O, bagienny szczur. Bagienne szczury się odrodziły tutaj, pięknie. O, tutaj są jeszcze dwa. Który pierwszy? Dobra, leżą. Leżą węże błotne. Węże błotne są samotne. Pięknie, pięknie. Co tam na grzale, wariacie? No, agres 18. No ja ogólnie palę minimalnie 12. Bo w żabce są tylko 12, nie? Ale stara, no ale wolę 18 kupić, bo na dłużej starczy. Jest oszczędniej. Bo te 12 to szybciej o wiele schodzą, bo no wiadomo, słabszy, no to ja biorę takie buchy, że ten liquid idzie. Nie, ja nie mam samoróbki. Siema, Lord Vaderek, ja mam kupiony, no, Lord Vaderek, siemanko, rodzice się wkurzą, bo pomyślą, że Caritas wysyła paczki i sąsiedzi będą gadać. Benny! Ja to mam tyle sąsiadów, mój sąsiad niedawno co umarł, z jednej strony, z przodu mam wuja, który ma działkę, który rzadko przyjeżdża i z lewej mam teraz ciocię, która jest na zimę i ogólnie jak jest zimno, to jest w mieście mieszka, więc ja teraz nie mam sąsiadów. Ja mam sąsiadów tylko jak wuja przyjedzie na działkę, albo jak po prostu ciocia jest w lato i jak jest ciepło po prostu. Oni tutaj sobie elegancko mają. Bardziej opłaca się robić, no to prawda, ale mi się nie chce.
Ja jakbym chciał robić, to jakbym chciał robić, to bym robił przecież. Kiedyś mój brat trochę robił, nie? I kolega mi też robił. Kolega mi robił i wtedy się opłacało, mi się samemu nie chce. Agres smakuje jak trawa, Krystianku to samo rabarbar. A nie wiem, mi dobrze smakuje. Mi smakuje. O cholerka. Pierdzące tu idą. Dobra, pierdziawy tu są. Boże, jak pierdzą. Spokój będzie. Dobrze, przestały pierdzieć. Ile można? Może tak to nawet ja nie pierdzę. Ile ja pierdzielę, no masakra. Co tu są za ziółka? O, patrzcie, a zobaczmy, co tu za ziółka dostaliśmy. Co to? Dragrot przywraca manę. Chwasty. O, szaf królewski przywraca zdrowie, 5. Coś dodaje tu do tego? Do statystyk plus? Nie, nie ma nic takiego. Dobra, git. No to idziemy dalej. Dostaliśmy tu trochę itemków. O, tutaj jest jakieś fajne miejsce. Idziemy do niego. I zastanawiam się, czy kupić Ursę i 2 likwidy, czy Draga właśnie. No Drag ci dłużej raczej wytrzyma. Godon, ile ci zapłacili ten chłop za reklamę go na Discordzie w ogłoszeniach, bo podejrzane? Nie, Lord Vaderek, nic mi nie zapłacili, naprawdę. Gościowi usunęli kanał na YouTubie. Ja go oglądałem od dawna i jego ciekawostki i ogólnie tak gościa lubiłem, nie? I ostatnio tak właśnie wbiłem też do niego na live'a i tak sobie go oglądałem. No ja ogólnie lubię bardzo go oglądać, w sensie bardziej te ciekawostki, nie? No, no i tak sobie mówię, no jak mu usunęli kanał, to może ktoś z was go zna, to sobie wiecie, będziecie wiedzieć, że kanał mu usunęli, to może wbijecie mu tam trochę. Ja tam lubię go, po prostu. Drag to gówno, drag jest zajebisty, dragi się nie psują. Gdzie nie pójdę do jakiegoś vape shopu i pokażę im swojego draga, no to mówią, kurde, drag to niezniszczalny. I ja go już mam 2 lata ponad i chodzi i się nie psuje. Zastanawiam się, no Golden, ty nie skorzystaj z okazji i pierłeś też? Nie powiem ci. Oczep się. Co się czepiasz? A listonosz rozpowie. Listonosz to mnie zrobił. Tyle ci powiem. Dobra, idziemy stąd. Idziemy stąd, zwalamy stąd. Ta Aegis. Aegis też spoko. Tak to fajnie. Siema stary, dlaczego tak wcześnie jest live? A tak by mi się zachciało, bo mi się nudziło. Pokaż go do kamerki. No jest, do kamerki. Cyk. Ja robiłem dubbing trutnią z G2 tylko z Zeldupu. Dobrze. A ja tutaj zapraszam wszystkich do łapkowania. Bo tak podejrzane za głośno te trutnie pierdziały. Tak, na pewno ja, tak? No na pewno ja. Ej, kurde, tu nie wyjdę. Muszę się tutaj przejść. Godem masz iJusta 2, niezłe jak na gimnazjalistę. A ty homie miałem parę iJustów 2. Miałem iJusta SK, Next Gena. I miałem jeszcze, nie wiem czy 3 miałem, chyba 3 nie miałem, ale miałem Next Gena, SK, 2 i miałem mieć jeszcze jakieś tam, ale już mówię iJusty, sobie dam spokój, bo sticky i epety to się za szybko elektronika w nich pierdzieli. Lepiej sobie odpuścić. Co on taki zadrapany, czym się wydaje? No, on ogólnie był cały czarny, ja cały lakier wziąłem. A on cały czas mi gdzieś spada, gdzieś go rzucam, takie rzeczy, nie? Dobra. Godę, dlaczego tak wcześnie live? No bo mi się nudzi. Nudziło mi się, nie miałem co robić. Mówię, zrobię sobie live'a. Pamiętam, jak przyciski się jebały tym. W dwójkach. W iJustach, dwójkach i eskach, tak. Przyciski to była katorga. No, naprawdę. Tam przyciski to zaraz się rozdupcały. Dobra, idziemy do nowej kopalni. To się teleportujemy od razu. Teleport do... Dobra, do wody. Cyk. Dobra, jesteśmy. Jesteśmy. Możemy sobie przyspieszyć czas? Nie możemy, bo już się wyłączyło. Dobra, idziemy tam. Włączmy sobie przyspieszenie czasu, bo tu nie ma co się pierdzielić. Use time multiplayer, dobra. I siup, idziemy tam na przyspieszeniu. Godem pewnie po streamach na peta chodzi. Na jakiego peta? Ja mam legendę 1 i solo mini i się sprawują. O, to ładnie. Wow!
Bo zniszczysz euro, jak nie oddasz, no to będzie wpierdol. Bam, bam, bam. Prawy łokieć nie ma hama. Bam, bam, bam. No i nie ma hama, syp mi kurwa dolce. Hagim Ruagi, 10 złotych. Hehehehe, hihi, syp mi kurwo dolce, bobo, będzie wypierdol, bam, bam, lewy łokieć nie ma hama. Dzięki Hagim Ruagi. Dziękuję bardzo Hagim Ruagi. Wow, jak lecisz. Myślałem, że wczoraj tylko taki miałeś jakiś taki dobry dzień dla mnie, ale dziękuję bardzo. A ty nadal SMS-em lecisz? Leci, nie leci SMS-em. Pół hajsu zjada. Szczena już pada. Golem pewnie postryba... Na co chodzę? Tak, nie rozumiem cię. Na peta? Pęta? O co chodzi? Idziemy, idziemy zrobić mu ullumulu. Ullumulu. Na fame dawał. No dawaj tak. Lecimy na... Ja bym poszedł na fejma. Czemu nie? Od razu. Leciałbym i klepałbym się. Nie no, bardziej chodzi o hajs. I o, no i wiadomo, o fame. Jakieś zasięgi bym sobie podbudował, nie? Człowieku, ja bym poszedł od razu, jakby mnie zaprosili, to poszedłbym dymy bym chyba na hama nawet robił. Nie wiem, raczej nie, ale raczej bym dymów nie robił, chyba żeby gościu mnie sprowokował, to może bym robił, ale naprawdę. Wykorzystałbym to. Wykorzystałbym to na bank. No bo kurde, to, co by to było? Od razu na pierwszy ten, O, tu jeszcze nie zabiłem dwóch. Siup! Od razu na pierwszy ten poszedłbym najebany. Wow! Kurde! Zdechłem. Bam, bam, bam. Ajajaj. Słuchaj, pewnie go puściłeś wcześniej, bo później będziesz pić przy drogim streamie. Paweł Wiki Gamer, niemożliwe. Nie będę już pić dzisiaj. A może będę? Nie wiem, ja to po prostu mam takie, że nie chcę pić, nie chcę pić. A może, nie wiem, może Paweł Wiki Gamer, zobaczymy jak tam Gabrysia będzie chciała, nie? I czy się odezwie. Tak to, no, tak to nie wiem. I tyle. Nie płacz. Napisz do nich, do rozpary. I pozdrowiłbyś mnie może. O, proszę. Ja bym poszedł od razu na pierwszą konferencję najebany i bym tam się próbował popierdolić głupoty. Bo na trzeźwo to tak, disować ludzi to by mi się nie chciało. Nie czuję się w tym jakoś dobrze. Chyba, że mam dzień, jestem wredny, no to jeszcze. No zobaczymy, zobaczymy. A nie chcę, ale muszę. O, właśnie. Ten weekend w końcu. No Lord Vaderek, ja tam weekendów nie czuję już, wiesz, dobrze, ja już weekendów od dawna nie... Ty kurwo! Czemu się znowu wyłączyłaś? Kopiuj. Jakie gówno! Wklej zapis. Dobra, cyk. Kopiuj. Ja pierdzielę. Co jest? Siema Mateusz Kryszton, witam cię krótko. Wiesz, że nie musisz tego robić, nikt cię nie złusza. No dobrze, no ja dobrze wiem i nie będę, jak nie będę chciał, to nie zrobię, wiesz? I no. Na razie sobie pogrywam. Wow, scrambling! Scrambling. 3 złote. Siema z tej strony Chlupek z kanału Chlupek. Dzisiaj zagramy sobie w grę. Scrambling, dziękuję! Dziękuję za 3 złote. Dziękuję bardzo. Siema z tej strony, nie no, dobry jesteś. Dobry jesteś agencik. Dzięki, dzięki Scrambling. Buziaczki dla ciebie. I buziaczki dla Hagim Ruagi. Hagim Ragi, Hagim Ragi. Dziękuję bardzo, kopia, kopia. Dobra, system. I odpalamy to. Mam nadzieję, że będzie działać. A nie, to nie kopia, kopia. To musi być to, o. O, to zwykłe. System. Gothic Starter. Cyk, cyk. No i powinno działać, nie? Syp mi kurwo dolce. Co jest? A! Już wiem, o co chodzi.
Wiemy, o co chodzi chyba. Zmień nazwę. O, to. To, tak? Dobrze, dobrze, dobrze myślę. Tak, działa, dobra. Odpalamy. Młodszy Zadymiarz, witam cieplutko. Młodszy Zadymiarz, proszę nie obrażać innych widzów, bo dostaniesz buta. Proszę interesować się sobą. Proszę, proszę, działaj. Działa, pięknie, dobra, mamy to. Mamy to, mamy. Uleczmy się i lecimy na te pełzacze, to wszystko. Co Hagi Bragi chcesz pokazać? Nie świruj! Już się boję! PayPala se zrób, mówię ci. Jak chcesz tu takie rzeczy robić, PayPal... PayPal to jest obowiązek. Tak tylko mówię, żebyś kurde nie tracił siano. Takie... Dobra, zapisz. Pójdziesz na jebany i drama, film nawet przepraszam, potem znowu coś odjebiesz i film popełniłem błąd i znowu obrazisz Murzyna, na przykład drama i film przesadziłem i muszę, no, mam coś powiedzieć. Nie, ja powiem, będę na Prime'ie! Nie będę na żadnym Prime'ie, tak zrobię. Najpierw powiem, że będę, a później, że nie ma mnie. I liczby będą się kręcić. Masz może urządzenie do przechwytywania, albo może jakieś pliki muzyczne, jakbyś chciał tu coś puścić. Nie wiem, na razie nie puszczam nic. Jedyne co puszczam to siebie. Co? Diów, siemano. A tego gladiatora już skończyłeś? Nie, no po prostu gladiator jest zostawiony na jakieś... po prostu gladiator musi być robiony w dobrym stylu, o dobrych godzinach, żeby się wszystko zgadzało. Bo to jest moja teraz główna seria gladiator. I... bardzo mi się podoba ten modzik i chcę go robić w bardzo tutaj dobrym stylu, a nie odwalać taką manianę czy coś. Że na przykład go odpalam o jakieś 14, gdzie czasami jest po 3 osoby, więc myślę, że to by było bez sensu. Lepiej sobie poczekać i zrobić sobie później, nie? Czemu o tej godzinie, Diów? Siemano, bo później nie wiem, czy będę mógł. Po pierwsze, teraz miałem wolny czas, trochę chciałem, nie? No to mówię, zrobię sobie live'ika. Witam, pozdrawiam, nie mam czasu dzisiaj specjalnie, to łapka w górę i spadam. Trzymaj się, MJ, dziękuję bardzo za łapeczkę. No i miłego dnia ci życzę, MJ. I abyś na tym razem miał więcej czasu. Golden Boy, dlaczego nie Silver Boy? A co to za pytanie? Złoto jest lepsze. I tak mi kolega kiedyś wymyślił nick na Steamie i tak w sumie mi się spodobało i zostało. Kurwa, nie mogę wysyłać danych do końca tego miesiąca. Hagi Mragi, co się stało? Nie ma sprawy. Nie ma sprawy. I tak dziękuję bardzo za wszystko. Dzięki, Hagi Mragi. Ładnie, żeś wleciał. Witam kolego, czemu tak wcześnie? Każdy to pytanie zadaje? No to odpowiem. Jeszcze raz. No, bo mi się nudziło. Bo Golden jest lepszy od nas. O kurde! Wow! No Twitterek, czemu to powiedziałeś? Ej, dobre. Dawno nie widziałem, żeby mnie serio... Od Lorda Vaderka to naprawdę nie widziałem w życiu, żeby chyba mnie ktoś bardziej lubił. No i tu jeszcze parę osób, nie? Ale jak odkąd założyłem ten kanał, to nigdy nie widziałem, żeby mnie ktoś bardziej lubił. Miło mi. Zablokowali ci Hagi Mragi. Jak to ci zablokowali? Co ci zablokowali? Mi też jakbym mały, to kiedyś mała matka konto zablokowała, bo wydałem 200 zł na jakieś na gry, kurde, na klawiszówkach. Mały byłem, odczepcie się. Ja cię nie lubię, Crimson! Ja też cię kocham! A, SMS-y ci zablokowali, no spoko. Mam już przedmioty potrzebne do sporządzenia Ulumulu. Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do sporządzenia Ulumulu. Nieznajomy najpierw uczy się języku orków. Nie może iść do braci, nie zna języka. Okej, okay. Naucz mnie języka orków. Teraz znasz język orków. Mam już wszystkie przedmioty potrzebne do sporządzenia Ulumulu. Nowy poziom! Być silny wojownik, dać rzeczy. Tarok, zrobić Ulumulu. Gotowe. Obcy nosić Ulumulu, być dumny. Tarok, teraz spać. Tarok, trzymaj się.
Dobra, Tarok już nie chce z nami gadać. Nie lubi już nas Tarok. No szkoda. No to lecimy do wyjścia. O! Aha. Dziękuję. Obcy mieć dobra podróż. Dzięki, Orku. Ale ogólnie, wszyscy, którzy nie lubią Goldena, to kurwa... to kurwa morda w kubeł. Hagi mragi. Dzięki. Obcy mówią śniący. Obcy mówią spać. O. Oj tak, oj tak. No to co? Jak się potoczą losy Taroka dalej? Ej, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, będzie tu chyba siedział i gnił. Znaczy, na pewno jest zdrowy. Wyzdrowiał sobie. O, tu jest drabinka. Musimy tą drabinką włazić. Chociaż mi się nie widzi włażenie po tej drabinie. No ale no co powiedzieć. Windows 11, witam cieplutko. Siema. Wolę dziesiątkę. Ja gram w ligę, słucham was w tle. No dobrze, dobrze, Lord Vaderek. To będzie tajemnica, o której nikt nie wie? Nie wiem. To jest święta tajemnica wiary. Hagi mragi. Kolego, dzisiaj gram turniej w lidze Legend. Życzę powodzenia. Trzymam za ciebie kciuki i trzymam teraz za ciebie fiutka, więc powodzenia. Powodzenia, Kamil Zamojski. Obyś tam wygrał. To masz, kurwa, problem. Hagi mragi, tylko proszę, proszę, bez tu takich wyzwisk. Bez tutaj nie atakowania tutaj moich widzów innych. Szanujmy się. Nie no, bez przesady. Ja tu z każdym powinienem się tutaj lać, kłócić i tak dalej, nie inaczej. Chyba zmienię. Windows, no chyba musisz zmienić. Witaj! Znowu szukasz... Dobra, wychodzimy z tej jaskini, bo tu Gorn znowu będzie chciał zlać. Gdzie na... O ja pierdolę, co tu się odjebało, znowu mi wywaliło. Dobra, to jeszcze raz. Kopia, kopi. To trzeba cyk. Kopiuj. Cyk, 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 cyk. Znowu mi wywalił Gotika, nie rozumiem tego. Czemu to tak wywala dzisiaj? Ale spoko, przebudzenie. Usuń. Aha, to trzeba delete. Dobra, kopiuj, wklej. Święta tajemnica wiary. Dobra, co ja śpiewam? Tak nawalamy się fiutem. O! Hagi Wagi ma średnią wielkość około 3,5 metra, czyli fiut Hagiego ma 60-70 centymetrów? Coś takiego. Takie obliczenia tego typu. Ej, no to nieuczciwie, on ma za dużego. To musi być normalna walka. Dobra, mamy. Zmień nazwę. Szyusiu. O, cyk. System. Gothic Starter. No i gramy dalej. Na pewno ma max mniej. A, kurwa, zaraz zdechnę ze śmiechu. Co się Hagi Mragi stało? A, ma ogromnego. Pokaż, jakie masz gry na Steam. Adam Kwolek, może potem. Dobra, teraz się nie zbuguj. Nie zbuguj się, nie zbuguj się, nie zbuguj się, proszę. Jest, działa. Masz przy sobie ciekawą ozdóbkę. Orkowa, prawda? To od tego niewolnika z kopalni? To orkowy symbol przyjaźni. Przy jego pomocy zamierzam dostać się do miasta orków. Oby tylko orkowie uszanowali to. Dobra, to do coś. Piąty rozdział. Ale głośno. Wow, już przyciszam. Ale głośno było. No nie, no serio, ta gra mnie wykończy, jak ona się będzie tak wyłączać. Siema Ploxy, witam. Witam cieplutko, dobra, ustawienia. Jeszcze tylko szybko uniony sobie włączmy. Już time multiplayer. Wow, Verox! Tutaj 5 zł wysłałeś? Dziękuję bardzo, ale to tutaj nie wysyłaj, jakby co. Tutaj nie wysyłaj, Varox, bo tutaj YouTube kradnie w opór. Ale dziękuję bardzo, Varox. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo, zadajcika. Zdychaj. Elo Golden, siema Garis, dawno cię nie było. Witam cieplutko. Witam. Prawdziwy mężczyzna zaczyna się na 1,5 cm, kończy na 15 metrów. Wow, ty to masz wymagania. Teleport do magów wody. Dziękuję bardzo, Varox. Jaki wynik stawiasz na
Polska z Czechami, bo ja 2 do 1. Ja stawiam na... W sumie... Ja stawiam na... Też na 2-1. Też myślę 2-1 będzie. 2-1 albo 1-0. Dla Polski. Ploxy się ma. Jakich metrów? Centymetrów? A! A, od 1 do 15. No dobra, no to w sumie to, to już lepiej brzmi. XD. Wow! Yo, yo, yo! Super chat! Warg sofiarował 5 zł poprzez super chat. No, powiadomienia jednak działają. Dobra, jest git. Tylko trochę takie spóźnione są, ale dziękuję bardzo, Warox. Dziękuję, dziękuję. Siema, Ploxy, jeszcze raz witam cieplutko. Stawiam na remis. Ja stawiam, że Polska wygra... Dzięki Janowi i Pawłowi drugiemu. No, być może, zobaczymy. Trochę. Dobra, dobra. To dobrze stawiasz. Droga do świątyni śniącego. Poszukiwanie skarbów. Dobra, co tu jest Serwin? Aha. Poszukiwanie skarbów, nieznajomy. Ej, właśnie, właśnie. Musimy się udać, oddać statuetki. Jeszcze tu jakiś nowy mamy artefakt do przemytników. Dobra, do przemytników się teleportujmy. Cyk. O. I jesteśmy u przemytników. Dobra, Serwinowi musimy oddać tutaj pewną statuetkę. Znaczy nie musimy, chcemy zarobić po prostu tutaj, żeby mu dać. Jak ten mod? Recenzję, zajebisz szybką recenzję? To jest modyfikacja, taka do Gothic 2, która przenosi świat Gothica 1 na mechanikę i cały silnik gry do Gothica 2. Wiesz, masz Gothica 2 silnik, nie? I wszystko, wszystkie rzeczy i tak dalej. System walki z Gothica 2. Oprócz tego masz jeszcze kostury, nowe umiejętności, które są w Gothicu 2 i jeszcze inne. Wytwarzanie amunicji, wiadomo, przetwarzanie ziela, tworzenie łuków, jakieś runy i tak dalej. Więc wszystko jest. Masz nowe przedmioty, nowe frakcje, no więc bardzo polecam. I nowe misje, no to wiadomo. Tarcze, hełmy, poza tym chyba jeszcze coś bym mógł powiedzieć, ale muszę pomyśleć. Dobra, znalazłem coś ciekawego. Nic nie masz. Aha, nic nie mam, no to po co ja tu przylazłem? Chyba już mu wszystko jednak oddałem, więc ja sobie mogę teraz, udać do... Gord nie był przekonany co do skuteczności mojego amuletu ochronnego. Cóż, wkrótce na własnej skórze przekonam się, kto ma rację. Okej, dobra. Dobra, no to co? Gdzie jest mój amulet ochronny? Musimy go założyć, oczywiście. Mój amulet ochronny jest. Jeszcze raz, Warek, dziękuję za pintola. Dobra. Gdzie to? Do przemytników? Nie. Do nekromanty najbliżej będzie, do orków. Siu. Teleportujmy się. No i jesteśmy. No i teraz idziemy na dół, bo... A nie. Możemy iść też na górę. Ale chyba nie. Teraz nie ma sensu. Ja nie stawiam na Bytkiku. Nic nie masz? Jak to masz kompa fajnego? No, komputer fajny. Siema, tęskniłeś Optimus? Siematko. No pewnie, za każdym z was tutaj tęsknię. Znaczy, no, za większością. O, zwykle. A za tobą tak, tęskniłem. I witam cieplutko. Dobra, to kto tu jeszcze został ze mną? Statuetkę papieża przemytnikom dasz? No właśnie, już chyba im dałem. Widzów fajnych masz, pewnie. Nie inaczej. Ja się z tym zgodzę w pełni. Kurde! Nie chcę z nimi walczyć. Dobra, spierdniczam. Spierdniczam, nara. Frajerzy. Frajerzynki. Nie dotknął mnie nawet. Dobra, to jest mój miecz. Jednoręczny, dobra. Teraz i w sklepie. Haha, ale z ciebie silver. Nie masz goldenów. Ale tu nie mam. Haha, ale z ciebie silver. Nie masz goldenów. Pewnie. Czemu tak wcześniej streama mi się nudziło? Dzisiaj nie miałem co robić i mówię sobie, odpalę streamka.
Pięknie, dobra. Mamy to. Komputer, auto, dziewczyna i pokój, dopóki nie wkurzasz starych. Benny, no właśnie. A ja często ich wkurwiam. Bo ja jestem ogólnie wkurwiającym człowiekiem. Jeśli chodzi o starszych, starsze osoby, to ich wkurwiam właśnie często. No ale co poradzić? Tak już mam. Trzeba powkurwiać trochę starych. Co, jakbym cały czas taki grzeczny był, to co by było? No ale z was bambiki, masakra. Ej! Ała! Spadłem. Dobra, uleczmy się, bo to niezły upadek zaliczyliśmy glebę. Dobra, mamy to, mamy to, mamy to. Idziemy do tych orków. Tylko lipa, bo ja ostatnio ich wszystkich wyrzucałem w pień. I nie wiem co teraz. Mamy jakie pierścienie założone? Takie, dobra, uleczmy się. Gdzie tu są miksturki leczenia? Są. Okej. Okay. Co to był za małyż? A, bo ja tak mam, że sobie czasami tak lubię skoczyć. A kiedy przejdziesz etap Nirvana w gotiku? Mnie to tam nie wkurwiasz. O, jaki mragi. A, żeś wymyślił, fajne. Dobra, co to był za małyż? No tak akurat się skoczyłem. To wkurwienie skończy się pasem, ale pokój masz. Tak, człowieku, ja to już się niczego nie boję. Jestem już, kurde, prześwięcony wszystkim. Dobra, mamy tu ulumulu, zakładamy. Idziemy dalej. Ej, co tu się... A dobra, nieważne. Jednak się nic nie wyświetliło. Haha, ale siebie Silver, nie masz goldenu. Pozdrawia przyjaciel. Przyjaciel ma ulumulu. Dobrze. Dobrze. Przyjaciel trzyma ulumulu, jak przechodzi przez most. Ragi, ragi. Jak się dostać do świątynnej części miasta? Przyjaciel musi poszukać klucza. Klucz do otwarcia bramy. Gdzie mogę znaleźć ten klucz? Kluczem jest z przywódcą, głęboko pod górą. Tam przyjaciel szukać. Co robisz tak blisko miasta? Co robisz tak blisko? Urszak obserwuje braci w domu. Urszak boi, że Kruszak niedługo obudzi. Aha. Urszak zaczeka. Jak Kruszak obudzi, nieźle, jakim reagi, Urszak zaatakuje. Śniący ma się wkrótce przebudzić? Obyś się mylił. Zważywszy wszystko, czego dowiedziałem się o tym demonie, wolałbym, żeby się zbyt szybko nie budził. No lepiej nie. Ale mówisz, że twoi bracia zamknęli wejście do świątyni? Podczas naszych bracia Urszak zamknęli świątynię bardzo mocno. Przyjaciel tam nie wejdzie. Przyjaciel musi użyć magii braci. Co syn ducha. Syn ducha jak Urszak. No czyli zwoju, dobra. Gdzie mogę znaleźć taką magię? Musi iść do jaskini. Do jaskini braci i tam będzie wszystko. Syn ducha. Ogólnie zaraz wam powiem, o co tu biega. Ale trzeba uważać z magią. Bracia Urszak nie lubią. Ulumulu nie pomoże, jak przyjaciel użyje magii. No dobra. Czy jest inna droga do świątyni? Przyjaciel musi zabrać figurka. Dobra, idziemy stąd. Już trudno. Ogólnie wiecie, co musimy zrobić? Iść do świątyni orków. Jest nowe miasto orków z Returninga. No i trochę tam będzie trzeba porobić misji pewnie, żeby dostać klucz do świątyni. No, ogólnie nie chce mi się w ogóle. No ale co poradzić? Jak trzeba, to trzeba. Zrobimy to. Bo tutaj widzicie, gówno sobie wejdziemy, koło wrót ani drgnie, musimy mieć do niego klucz. Nie będziemy przecież na bugach tam włazić. Myślę, że to by było takie trochę bezsensowne. Więc pójdźmy tutaj. No i wszystko pokażę, wyjaśnię wam, o co chodzi. No i tak na koniec tą całą świątynię rozdupcymy. Rozdupcymy w pień. No i widzicie, tu się wchodzi. Tu się wchodzi do tego właśnie miejsca. Musimy sobie pochodnie wziąć albo światełko jakieś zapalić. O ile mamy? Mamy to światełko czy nie mamy? Powinno być gdzieś światełko w moim ekwipunku. Światełko jest czy nie ma? Jest światło, jedno. O cholera, to już wolę pochodnie używać, jak mam jedno światełko sobie tylko zaświecić. Pochodnia, dobra, ale się świeci, wow. Trochę za jasno, albo dobra, niech będzie. Niech dobra będzie, będzie wszystko widać. No to idziemy, tutaj coś będzie, czy tu nic nie będzie? NCPNC dupą kręcę, tak? Ork wojownik. Ork wojownik tutaj się modli, albo coś tutaj odwala, no to zostawimy go w spokoju, jak nie możemy z nim rozmawiać, bo jest na czerwono. No to dalej tutaj kogo mamy? Nikogo. To jest dalej od noga. Proszę, proszę. O, i jesteśmy tu już. I tutaj coś mamy, czy nie mamy? Jakiś itemek, grzybki chociaż. Wow, spadłem. Lipka, lipka. No i tutaj
piekielniki, tylko jakieś takie inne główienka małe, no to sobie spadamy stąd. Znaczy zbieram je, ale no, tak jakoś już mi to wszystko niepotrzebne. No i tu jest właśnie wejście chyba już zaraz do tej. A tu jeszcze zobaczmy. O, tu jest jakiś domek. Ciekawe. Idźmy tu na górę. Trzeba wszystko tutaj przebadać. O, jakie fajne. To są, jest chyba jakaś strefa mieszkalna, tak mi się wydaje. Tak, to będzie jakiś ork. Nak. Aha, z nim nawet nie mogę pogadać. Więc sobie od niego idę. Tylko szkoda, że tak tu ciemno, nie? Może jak jakiś ork będzie sprzedawał tu jakieś miksturki, czy znaczy te zwoje, czy coś, to sobie weźmiemy. A tu, dobra. Ork wojownik. To też za bardzo z nim nie pogadam. Piekielnik. Piekielniki, grzybki, fajnie, fajnie. Trochę aż tu oczy bolą od tego patrzenia na to wszystko. No i jesteśmy. Jesteśmy i to wszystko wygląda jak w returningu. Czekaj no. Co tu robisz, człowiek? Przyszedłem do wodza. Muszę się z nim zobaczyć. Dobra, człowiek, wejdź. Jednak nie sprawię kłopotów albo zginiesz. Masz dla mnie jakieś zadanie? Tak, człowiek, mam drobne zadanie. Dla takiego wojownika jak ty nie powinno być to ciężkie. Słucham, czego potrzebujesz? Człowiek, nie znisz niżej pełzacze. Dzieje mi na nerwy, nie mogę odpuścić posterunku, więc chcę, abyś je dla mnie zabił. No dobra, no to idziemy je zabić. Tu te pełzacze będą. Siup. Oj, na plecy znowu. O nie! One są mocne. Zapomniałem, że jeśli nie mam swojej broni, to jestem strasznie słaby i trochę to Ulumulu robi tutaj słabą robotę, więc nie wiem, jak to tam się za to zabrać. No ale spróbujemy tu siup zrobić. O, i pojedynczo te pełzacze złabić. Bo tu nie inaczej, nie ma innej opcji, bo naprawdę to Ulumulu to słabo klepie. Nie będziemy się tutaj bawić jakoś. Dobra, tu jest jeden, może mnie, żeby mnie tylko jeden zauważył. O. Chodź. Pełzacz, chodź. Idzie? O, idzie na mnie! Ale ciemno. Kryta weź mu walni. Proszę cię, walni mu kryta. O, walą mu kryta, dobrze. Wal mu kryta. Zmienny, wiesz, za niego. Krytyk jeszcze jeden, proszę cię. Ale w ogóle jestem nienauczony w walce bronią tutaj dwuręczną, więc jest strasznie straszna lipa. I no nie podoba mi się to. Dobra, leczyć się czy nie leczyć, nie wiem. Dobra, na razie sobie odpuszczę chyba to leczenie. Tutaj nic nie ma. On chyba jeszcze chciał, nie wiem, bo w normalnym returningu to była taka misja, że mam zdobyć dla niego jakąś flaszkę, bo mu upadła. Ale tu widzę, że chyba tylko wystarczy pełzacze załatwić. Więc sobie z nim poradzimy. Dobra, dawaj. O, critical. Dobrze. Mulu musimy klepać, bo jak nie, to my wszyscy zaatakują i będzie kicha. Dobra, udało się. Udało się, jest pięknie. Gdzie jest? Jest tu miksturka. Dobra, poczęła się podleczyć, bo naprawdę będzie cienko. Mamy dużo tych miksturek, to też jest bardzo fajne. Gdzie jest ta pochodnia? Pochodnia. Jest 170 pochodni. O, to ja nie muszę nawet zbierać z ziemi żadnej, bo to naprawdę wszystko jest na szybkości, będzie odpalana nowa. I tu co tam? Pochodnia, piekielniki. Mogę sobie to na spokojnie zbierać. A wy co tam już nic nie piszecie? Ej, co jest? Znowu się zlagowało. Nie! Sorry widzowie, nic nie pisało. Dobra, trzymaj się, Pawełki Gamer, sorry, nic nie widziałem, pa stary, trzymaj się. Jak się nie boisz pasa, to faktycznie jesteś niezniszczalny, nie boję się pasa, człowieku. Pożegnam swojego starego. A Golden, a mogliśmy by się zgadać na Discordzie w najbliższych dniach, bo w sensie, czy mógłbyś mi doradzić odnośnie upgrade'u kompa, bo chciałbym, a nie wiem, co ulepszyć. Ale od Wydrek oczywiście. A teraz pa, Golden Boy, trzymaj się, Pawełki Gamer, jeszcze.
Dobra. No to pa stary, pa. Cieślak, siema! Tylko ten komputer i komputer, pouczyłby się coś. Siema, cieślak. Tak, oczywiście, że komputer. Godą upada na głupi ryj i ginie od pełzaczy. To jest na przystojną twarz. O! To mi miło. Dobra, już jestem. O, sorry, chwilowo mi komentarze nie może psuć gry. Mogę psuć gry, wszystko mogę robić. Sorry chłopaki, naprawdę mi wywaliło. Te komentarze mi nie ładowało nowych. Nie wiem o co chodzi, raz to. Dobrze, że się skapnąłem w miarę szybko, bo serio, by było średnio. Myślałem, że mu Gotik wyjebał. Nie, no Gotik mi wyjebał dzisiaj tylko może z 5 razy. Bo ten serio, ta modyfikacja wywala jak głupie. Dobra, strażnik. Zabiłem pełzacze. Orkowy szlaps otrzymano. Tak człowiek, widziałem jak polała się krew. Ulumonów w dobrych rękach, jest potężną bronią. Jesteś godzien, by ją nosić. Weź ten drobny podarunek, to specjalny orkowy sznaps. Tylko uważaj, by cię nie powalił. Okej. Okay. Orkowy sznaps. Zobaczmy, co to jest za orkowy sznaps. Napój szybkości. Gdzie jest orkowy sznaps? Orkowy sznaps, nie wiem, czy to jest dobre. Na pewno na razie tego nie pijmy. Tu orkowie jacyś kolejni sobie tańczą, robią sobie imprezkę. Może nie będziemy do niej dołączać. I tu chyba powinien być kowal, tak mi się wydaje, w tej jaskini. Tu jest żołnierz, jakiś inny. O, tu nosz, koniec. Nie mogę z nim pogadać. No to spoczko. Ork. Kolejny ork. No to tu, gdzie jest ten kowal? Bo tu był kowal na pewno. O, tu chyba w dół jest kowal. Czy nie? Ork zwykły, nie. Ork to nie. Super, dzięki wielkie. Bardzo proszę do mnie pisać. No i jakoś to sobie uporamy się z tym, nie? Nie, tu nie ma kowala chyba w tej wersji tutaj miasta, więc sobie odpuśćmy. Kowal swojego losu? Nie, no to ja. Mogę ci wysłać jaką postać mógłbyś być, jaką postacią mógłbyś być? Pewnie na Discordzie, chętnie zobaczę. Oj, świeczka mi zgasła. Co jest? Czemu mi świeczka zgasła? Dobra, jest świeczka, elegancko. Możemy sobie zapalić. No to idziemy dalej. To jest ork żołnierz. No to idziemy do wodza od razu. Mam nadzieję, że tu nie będą takie zadania jak w Returningu, bo bym się chyba tutaj przekręcił, nie? Od tych zadań. Mam nadzieję. Dobra, a tu? Tutaj piekielniki tylko sobie rosną. No i itemków żadnych specjalnych tu nie widzę. No ale w Returningu to o wiele lepiej wyglądało. Czekaj. Wow! Stój człowieku, dlaczego tu przyszedłeś? Muszę zobaczyć się swoim przywódcą, mam do niego ważną sprawę. Człowieku, myślisz, że po prostu możesz przyjść tutaj i prosić o coś takiego? To naprawdę ważne. Nie jesteś przyjacielem orków, nie oczekuj, że będziesz mógł zobaczyć przywódcę. Ale czy mogę zrobić coś, aby orkowie zmienili zdanie na mój temat? Jeśli twoje powody są naprawdę ważne, znajdź szamana Hoshpaka. Porozmawiaj z nim. Szamana! Dobra, na pewno wcześniej był jakiś chyba dwóch szamanów, zobaczmy czy to nie oni. Jak nie, no to sobie się cofniemy znowu i zobaczymy. Mógłbyś być jelonkiem z Disneya, wysłałem. Jaką bym był postacią? Pewnie jakimś kurde frajerem. Zwykłym, prywatne wiadomości. Dobra, po prostu Kamil. I to ja! I to ja! Nie, no teraz chcesz iść do Walii. Nie, to ja taką postacią nie chcę być. Proszę się uspokoić. Nie, to mi się nie podoba. Twórcy moda mogliby dać soundtrack podobny do Władcy Pierścieni. Turururu, a no? Mogliby dać jakieś tutaj soundtracki. Stara skrzynia. Kusi, żeby ją podpierniczyć. O, nie dostałem w pierdzielu za podpierniczenie tego tutaj, tej skrzynki. To fajnie, mi się podoba. Dobra, tu powinien gdzieś być ten szaman. Kosz, coś tam. Bębny w ciemności. Stuk nosz. Z tuk noszem nie musimy gadać. On był nosz, pak, czy jakoś tak? To sobie musimy go znaleźć. Tutaj? Nie. Tutaj nie było go. Ja wiem, czy on był. Był wcześniej chyba. Musimy wcześniej zobaczyć, czy on będzie. Nie, ten żółty ptaszek ze zwariowanych melodii Jonek Bambi. To lepiej nie. O Boże, Messenger, co tam do mnie piszą?
Dobra. Co teraz? Ale wojownik. Ej, chyba będę miał robotę, widzowie. Zobaczymy jak tam wyjdzie, ale nie, no jest jakaś propozycja i muszę chyba szybko, będę musiał aplikować. No, CV tam wysłać, CV. Nie, jest żółty ptaszek, pionek, bambik, haha, ale z ciebie silver, nie masz goldenów. Dobra, dobra. Tutaj idziemy dalej. Tu będzie ten szaman, co mieliśmy z nim pogadać, czy nie? Na kosz, jest. Nie, to nie on. To jak on się nazywa? Miasto orków. Idąc trochę w głąb miasta napotkałem strażnika. Powiedział, że jeśli chcę porozmawiać z wodzem, najpierw muszę zdobyć zaufanie orków. Hoszpak może mi w tym pomóc. Aha. Hoszpak jednak, czyli... Aha, czyli to wystarczy iść do hoszpaka. No to spoko. Mam tu jakiegoś cwaniaka? Ja jestem cwaniak. Dobra, wychodzimy stąd. Jedyny zawód Goldena to ten rodziców. Warek, oj tak, oj tak. To mi się podoba. Co? Gdzie będziesz pracować? Jaki zawód? No ja idę w lotto. W lotto chcę pracować. Będzie robota w okolicy, więc no, chyba pójdę tam. Lotto, nie lotto i no będzie się robótka robić. No trzeba iść do roboty, nie? Ja i Golden to dwa cwaniaki. O ty! To było dobre. Warok, udał ci się żarcik. Bardzo mi się podoba. Dzięki ci, synu szczerości. O, to masz piątaka. S. 5 złotych. Dzięki. To masz piątaka. Dzięki, Mordko. Dzięki, dzięki. O, ale przyjmą cię. Już myślę, jak się w tą wkręcić. Dobrze, trzeba pracować. No nie wiem, postaram się. Postaram się, tak mam nadzieję, że tak to wyjdzie. A jak nie, to trudno, nie? Praca w lotto ciekawy w sumie, no. Różne Lord Vaderek, tam są premie. Tam zależy ile klientów będzie. Jest stała chyba minimalna krajowa i plus premia. I plus premia, więc no naprawdę można dostać, wiesz, minimalny krajowy tam nie dostaniesz, nie? I jeszcze premia, no to zawsze jest sporo. Tylko no zależy też ile tam pracowników. Z tego co słyszałem od kolegi, no, bo on tam pracuje, nie? Ale zobaczymy. Urszak. A to Hoszpak! Kurde! To nie jest Urszak, tylko Hoszpak! Do Hoszpaka muszę iść. To muszę znowu tam wracać. Ja pierdzielę. Dobra, idziemy tam na speedzie. Patrz, jakiego speeda odpaliłem. Jak nie, to trudno. Już się interesuje. No, zobaczymy. Kurde, ale bym ci wysłał donate. Hagim Ragi! No to PayPala rób! Nie no, świruję. Jak ty tym SMS-em wysyłasz tyle chłopy? To ile ty masz kasy na koncie? W sensie na karcie SMS-ami. Ja się w ogóle dziwię, że ty już chyba ze 100 coś złotych na karcie wysłałeś. O, to nie kolega przypilnuje, żeby cię wzięli. Nie, no to aż tak to dobrze nie ma. A, z plusa. Skończy się kosa. No, wtedy to... Ale nie będę miał czasu na nic, więc... Kurde, no boję się iść do roboty. Naprawdę boję się iść do roboty, nie wiem. Gdy myślę, że mógłbym pracować, to mam dreszcze i nie mogę się ruszyć. Zasycham w miejscu. A wy zostawcie łapkę w górę, bo jak nie, to kurde... Nie wiem. Będzie źle. Doigracie się. Dobra, gdzie jest ten hoszpak? Strażnik bramy. Hoszpak ma mi w Ork Wiarus. Ork. Tu jest jakaś chata. Zobaczmy, czy tu hoszpaka znajdziemy. Pakwan. Kim ty jesteś? Cześć, kim jesteś? Człowiek, jestem Pakwan, główny kowal w mieście. Tworzy broń dla mych braci. Jeśli nie masz tu nic do roboty, to zjeżdżaj. Może mogłem ci jakoś pomóc? Chcesz pracować, człowiek? Godne podziwu, w takim razie możemy dalej porozmawiać. W tym przypadku będę miał dla ciebie pewną sprawę. Co mam zrobić? Skończyły mi się zapasy, by tworzyć zbroję i bronię. Musisz się dla mnie znaleźć. Znalezienie tego będzie problematyczne, dlatego ty to dla mnie zrobisz. Co takie potrzebujesz?
Człowiek potrzebuje następujących rzeczy: 30 stokrotych prętów, 1000 zbrojek rudy i 3 skór rogów i rogów cieniostwora. I 6 głów błotnego węża. Rozumiesz? Przyniosłem ci wszystkie materiały. Dobrze, człowiek, bardzo mi pomogłeś, a teraz daj mi je. Trzymaj. Dobrze, czas przejrzeć. Wygląda na to, że jest wszystko. Człowiek, ty pomogłeś mi, a teraz pomogę tobie. Weź to, to wspaniały miecz. Dzięki, Pagwan, bardzo mi się podoba. Dobra, mamy mieczyk jakiś nowy. Krzyk wojownika, dwuręczna. Ej, złoty miecz mi dał. Nie! Żartowałem! Żartowałem, uspokój się, na. Ja go założyłem, debil. Załóż tu. No, no debil. Założyłem. Nie, to było debilne. Dobra, jeszcze raz. Żem odwalił. No co moja wina, że on tak jakoś się bić chciał? Ja mu kazałem się bić. Ale jasno. Patrz, jak jasno. Nie, za jasno jest. Niektóre rzeczy są ciemne, niektóre jasne, mi się to nie podoba. Dobra, gdzie jest ta pochodnia? Ale złoty miecz otrzymamy, dobra, to już wiemy, co otrzymałem, przynajmniej idziemy tam otrzymać to jeszcze raz. Gdzie jest ta pochodnia? 170 pochodni miałem, gdzie one są? Są. Dobra, odpalamy je. Jom. Tu jesteś, Pagwan? Czy gdzie ty tu byłeś? Jest Pagwan, idziemy do niego. Ork. Pagwan. Dobra, przewijmy już te dialogi, co tu mieliśmy. Nie, po prostu nie pomyślałem o Garis. Wiesz jak jest. To po prostu chciałem go sprawdzić i nie pomyślałem o konsekwencjach, że zostanę w pierdziel. Tu była skrzynka, z tego co pamiętam, w returningu, ale czy tu będzie, to nie wiem. Jest tu skrzynka, czy nie ma tutaj skrzynki? Chyba nie ma jej. Boże, za jasno chyba jest. Zastosuj. Nie ma tutaj skrzynki. Dobra, to git, idziemy dalej. Idziemy, idziemy, szukamy tutaj tu wszystkich. Daję ci miecz, zakładasz go i atakujecie. Masakra, nie? Złoty miecz. Nie no, fajne. Fajny jest, ale no niestety nie mogę go jeszcze nosić. Trudno. Dobra, idziemy tutaj zobaczyć, co tu jest. Ej, jakby o tym pomyśleć, to sporo tej rudy było w kolonii, nie szła na wymianę z królem. A, sporo nie szło na wymianę z królem, no prawda. Chyba idę się kimnąć. Trzymaj się, Karoles, no to dobranoc. No prześpij się, prześpij się. No, jak widzę, że jak już tak mówisz, to musisz się pewnie śpiący być, no to wiesz. Ja ci tu nie będę prosił, żebyś na hamas został, nie? No bo to bez sensu by było. Lepiej się prześpij i żebyś się lepiej czuł, Maltko. Więc wiadomo. Pomyśl sobie o radosnych starych i braku kwasu na Wigilii. A ja na Wigilię nie przychodzę po prostu. Mam spokój. Na tym roku też nie przyjdę. Dobra. Ja wolę mieć spokój. Dobra. Korszak, a ty co? Koniec, też nie mogę z tobą zagadać. No to trudno. Piekielniki na szczęście mogę chociaż zbierać. Korszak też nie chce ze mną gadać, to trochę lipa. Gdzie jest ten choszpak? Ej, jakby o tym pomyśleli, to sporo tej... No, prawda. O, Torgosz. Koniec, też nie mogę z nim zagadać. Wojownik. Czy tu też jest arena? Ale nie ma, to nie ma. Nie, tu się nie będziemy chyba klepać. Wojownik. Dobrze, że... Nie, tu dużo rzeczy nie ma. No to żołnierz. Mi się w sumie podoba, że tu nie ma tych rzeczy, bo naprawdę one były wkurzające. Inaczej by były wkurzające, jakbym musiał je nowa robić, bo już w sumie przeszedłem w returningu tą całą jaskinię Miasto Orków i nie chciałbym się tego zrobić jeszcze raz. No, nie ma sensu. A tu coś jest? O! Ja już wiem, co tu jest. To jest ten to miejsce z teleportu. O, i tu coś jest jakaś jaskinia? No, to też ciekawe. Dobra, to idziemy tu najpierw do tej. Najpierw do tej pierwszej. Serio nie przychodzisz na Wigilię? No, pierwszy raz nie przyszedłem. No i przychodziłem, ale już mi się odechciało. Milok. Kim ty jesteś? Aha. Milok to taki ork, który nie będzie chciał się ze mną bić. Murak. Też ten nie będzie chciał bić. I... Grimbol jest elitarnym orkiem, więc trochę mógłby nam naprzeć krwi, jakbyśmy go otworzyli. Dobra, jest tu pierwsze. To chyba jest więzienie jakieś. Tak mi się wydaje, że tu więzionko jest. I nie będziemy tutaj raczej w nim siedzieć za długo. Dobra, a tutaj?
Kolejne więzienie? Nemrok. Nie ma sensu, nie ma sensu. Nie ma sensu tu latać, bo widzę, że tu więzienie zwykłe jest. A więzienie, no to po co? I tak nikt do mnie nie będzie raczej zagadywał, żaden ork z więzienia. Znaczy jeszcze zobaczę dokładnie tutaj wszystkie te odnogi, żeby nie było. Tutaj kolejna. Tu jest jakiś ork. Nie ma tu nawet orka żadnego. No widzicie. Dobra, do ostatniej odnogi też wejdę jeszcze, ale no. Ale praca wszystko zmieni, tak. Kurde, będę pracoholikiem. Lepiej nie. Tak mi się do tej pracy chce iść, że ja pierdzielę. Gugu gaga. Jak mówicie o Wigilii, to nabrałem ochoty na bar czerwony z łóżkami. To nieźle. Dobra, to idziemy tu dalej. Ej, ja też nabrałem ochoty, Varox. Ej, nabrałem, masz rację. Też jak zacząłem słuchać o Wigilii, to bar z czerwony z łóżkami było pierdzielu jeszcze jak. Aż mi się ślinka zaczęła cieknąć. Oj, oj, oj. Chyba trochę przesadziłem. Herezja. Dobra, tu nic nie ma. Wkurza mnie tu już to miasto orków. Naprawdę, nie wiem co tu robić. Na Wigilię tylko czerwony, oj tak. Golden, co tam palisz? Czemu to jest nieskończone? Hagi mragi. Palę peta. Nie, nieskończone, tylko po prostu mam... Ja mam 8-mililitrowy zbiorniczek w epecie, więc ja tu mogę sobie cały dzień palić i mi się nie skończy. Hoszpak, jest! Postanowiłem wesprzeć was, szamanów. Strażnik bramy kazał mi przyjść do was. Dobra decyzja, człowiek. Przyda nam się pomoc. Ostatnio nasza pozycja znacznie się osłabiła. Nasz wódz nie bierze naszej opinii pod uwagę. Ci wojownicy stali się bardziej istotni. Dlatego musimy odzyskać dawną siłę i ty nam w tym pomóc. Idź do Toru Gosha, by walczyć dla nas, szamanów, na arenie. Musisz pokonać wiele silnych wojowników, by odzyskać naszą reputację. Jest coś jeszcze, w czym mogę pomóc? Tak, człowiek. Pomóż czym innym różnym szamanom. A teraz idź do Toru Gosha i powiedz mu, że cię przysłałem. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak, człowiek. Mogę nauczyć cię zwiększenia siły duchowej. Aha. Nie, no to wróć. Nie, to nie chcę. To nie chcę, nie chcę, nie chcę tego. Idziemy walczyć na arenie. Boże, nie wiem po co, ale muszę tam iść. Nie chce mi się walczyć na tej arenie znowu, ale... Może coś dostanę. Bo grzybowa, uuu. To już w ogóle będę koksem, jak ja tu się pod ekspię. Toru Gosha, jesteś tu? Jest Toru Gosha. To idziemy walczyć. Uleczmy się jeszcze na maksa i idziemy walczyć. Dobra, Hoszpak mnie przysłał. Będę chodziło o to... Chcę zawalczyć na arenie dla szamanów. Doskonale, teraz ci powiem, z kim będziesz walczyć. Wojownicy mają czterech przedstawicieli. Nemroka, Miloka, Muroka i Grimbola. Musisz ich pokonać. Twój pierwszy przeciwnik to Nemrok. Jesteś gotów do walki? Jestem gotów. Dobrze, idź na dół schodami. Twój przeciwnik już na ciebie czeka. Okej. No to idę z nim walczyć. Na dół schodami. No ciekawe. Dobra, fajnie jakby Ulumulu miał wersję jednoręczną. A zobacz, miasto orków. Znalazłem Hoszpaka. Ej, nie wiem jakie jest tu zasady walki. Dobra, zobaczymy czy możemy broń zdjąć. I co musisz walczyć Ulumulu? Agaris, nie mam pojęcia, sprawdzimy sobie, bo nie widziałem tego dialogu. 8-mililitrowy zbiorniczek paliwa w aucie? Nie, no tam to jest 50 litrów chyba wchodzi, no to nie jest tak źle. Moja mama zawsze robi grzybowy barsz. O! No chyba u mnie to tak samo.
Barsz chyba jest z papierka. Tu i tak ledwo mówi jak... Dobra, dobra. Hej, ty! Zacznijmy naszą walkę. Dobra, po prostu będę robił tak. Wywalone. Nie wiem, no ja sobie broń będę tak na szybko zmieniał po prostu. I nie powinno być problemu. Tak mi się wydaje, że wtedy jest git. Niczego tu nie znajdę. No i co teraz, czekamy aż wstanie, czy co? Dobra, wstaję. Godem proszę, włącz piosenkę Gothic, nie lubię upalić. Szanuję cię, silny z ciebie wojownik. Dobra, wygraliśmy. Wygraliśmy, idziemy dalej. Idziemy po następnego przeciwnika. Cheater. Agaris, nie cheater, chyba można. Chyba można po prostu. Ale co cheater? No, czemu miałbym walczyć bronią, którą mam najgorzej ulepszoną? Mi się wydaje, że to jest właśnie niesprawiedliwe. Dlatego ja sobie to robię tak, jak powinno być. No, Agaris, ja ci dam. Już mnie tu, kurde, podjudzał. Dobra, w sumie, wiecie co? Torkosz. Walczyłem z Zemrokiem, jednak nic. Coś dostałem, bo musiałem chwilę coś zrobić. Dobra, chcę walczyć z następnym przeciwnikiem. Jestem gotów. Dobra, idziemy szybko tych wojowników pokonać, zrobić te zadania i mamy to w dupie. Golden... Gdyby Golden miał cheaty, to bym mógł latać bez komend. O Boże. Dobra. Bo tu z pracy coś... Aha, super, co super? Dobra, zmieniamy broń. Ej, ty! Mamy. I koniec. Szybka walka. Dawaj, challenge, bij Skika. Skika mam bić? No dobra, Garis, no to będę bił z Ulumulu. To będę bił z Ulumulu, niech ci będzie. Mogę go z Ulumulu pokonać, no ale to będzie długo trwało, nie wiem po co. Jedyna komenda Goldena to ta, na której Jemakowca z Lordem Andrea. Nie, to Gabrysia, odczepcie się ode mnie. Dobra, chyba cię nie doceniłem, no raczej, że mnie nie doceniłeś. Dobra, nara. Idziemy się pochwalić zwycięstwem. Walczyłem z Minokiem. Czyli przez... Wreszcie dobre chłopaki patrzą na świat za bariery, tak. Chcę walczyć z Murakiem. Idziemy, jestem gotów. Idziemy go pokonać. Boże, sorry, chwilowo muszę coś załatwić, więc... Tutaj będę chwilowo przerywał.
Idziemy. Dobra. Hej, ty. Mamy go. Murak. Przedostatni. Jestem Murak. Ja jest jeden z najsilniejszych wojowników na tej arenie. A teraz to udowodnię. No raczej nie. Ej, co tak słabo klepie? Ej, nie! Ja dwurękę mam, kurwa, 5%. Nie, to bez sensu. Ja mam 5%, ja orkom to nawet nie mam szans go walnąć. Musiałbym się z nim ganiać, a mi się nie chce. Musiałbym go od dupy. Złotym, no pewnie. Patrzcie, tu robię sobie tak, szarże i wywalone. Czy może go zabiję, jak będę chciał. Dobra, ja już tam nie idę z tym, bo to jest bez sensu. Morańskiego. Nie ma sensu, no. Zaraz będą... Oni za szybko klepią, ci orkowie. A bawić się z tym to... Naprawdę. Dobra, idziemy. Gdzie to jest? Nie, tu. Tu? Tu się wchodzi? Nie. Czekajcie. Tu jest krata. On stał tą stroną. No chyba tu, nie? Jednak. Nie, tu nie. Boże, gdzie tu wyjście było? Tu jest, w prawo. Tak? Czy nie? Nie. No ja pierdzielę, wyjście zgubiłem. Potężne słowo magii, któremu... Nie mogli się oprzeć. Dawajcie na wódkę. Tak? Dobrze zgadłem? Jest, dobra, jest, są schody. No i nam mówił, nie, ja nie piję. Dobra, już chwila. Chyba Silvery wyjebał wszystkich, dobra. Co za okrutny człowiek. Najpierw na mnie potem mówisz, że piję. Dobra, ty weź, bo tylko alkohol tu przychodzisz pić. Jakbyś był dobrym tutaj, dobrym, kochanym widzem, to byś przychodził i się cieszył obecnością. Tym wszystkim. A nie, jesteś Adam. Wiesz, kim jesteś? Alkoholikiem. Jesteś alkoholikiem zwykłym, tak jak ja. Ale ty to pokazujesz za bardzo. Nie no dobra, chwila, bo się wkurwiłem. Walczyłem z Nemrokiem. Dobra, tutaj już dostałem expa tylko, no nic nie dostaję za te walki. Więc idę się normalnie poklepać tam na szybko i wywalone. Chcę tu szybko dostać ten klucz od wodza i mieć to w dupie, nie? Rozkrupiłem wszystkich. Dobrze, Lord Vaydrake, ładnie. A jednak puszczenie live'a Goldena w tle podczas grania w ligę pomaga. A widzisz? No i pięknie. To Mordo, postaw sobie lusterko i pij, będziesz pił z samym sobą. Mam nadzieję, że pomogłem. Ha! Agaris. Nie no, dobra, dobra. Milo. Hej, ty. Dobra, mamy to. Pokonany kolejny ork. Uleczmy się od razu. Czekając na niego.
W ogóle mój kolega spadł z dywanu i się zabił. Lord Vaderek, współczujemy. Ej, co jest? Gdzie jest pochodnia? A, tam jest, dobra. Dobra, jest ta pochodnia. Dobra, bierz tą pochodnię i spadamy stąd. Ale pech. Współczuję. Przecież się cieszę i nawet nieraz do niej ciekawy się. No i to mi się podoba. To jest właśnie to. No to nie gadaj cały czas, żeby pił. Wczoraj piłem. Wczoraj piłem, dzisiaj nie wiem. Dzisiaj raczej nie będziemy tutaj. Albo nie wiem, może swój psa go pozna. O, dokładnie. Nie, dobra, wczoraj był zakład. Ja wczoraj nie piję, a ja piję i trochę się opiję. Swój swojego poznał, wczoraj był zakład. No był zakład, a ja wczoraj... Witam, jak ci idzie Paweł, no idzie mi tak średnio. Jeszcze ostatniego tu przeciwnika mamy do pokonania i będziemy dalej. No ja muszę tu trochę obgadać parę rzeczy na telefonie, sorki, że tak robię takie przerwy, ale no... Walczyłem z Milokiem, widziałem, człowiek, dobra. Chcę walczyć z Murakiem. Jestem gotów, idziemy walczyć. Dobra, idźmy sobie powalczyć z nim. Na szybkości. My chyba ten mieczyk to możemy założyć ogólnie wcześniej. Ojojoj, jak spadłem. Dobra. Jest tu, czeka na mnie. Dobra. Ej, załóżmy sobie ten mieczyk wcześniej. Zobaczymy, co się stanie. Jest ten mieczyk. Czy on nas zaatakuje, czy coś? Hej, nie. Wywalone ma. Wow, to jest arena miastorków. Tak, tak, Paweł. Dobra, czekajcie przed walką. Dobra. Przez okno. Medytacja Zen. Wow, to jest arena miastorków. No to jeszcze z wątek pradawnymi, byku. A co u nich robisz? Nie medytuj. Będę.
Dobra, leży murak. Kogo tu jeszcze do pokonania? Chyba to jest trzeci dopiero. Bo mi się wydaje, że mi się cofnęło wszystko. Dobra, załóżmy sobie Ulumulu od razu. Konia waliłem? No waliłem trochę konia, przyznaję się. No, zamiast grać, to waliłem konia. Nie medytuj, konia wali, pokryję mu. Golden, ile mam lat? Ty 15 chyba. 15 albo 17. Tak mi się wydaje. Albo to, albo to. Tak, czy nie? 17 czy 15? Tak pamiętam, ale nie wiem, czy na pewno... Wiesz, pamięci to ja też dobrej nie mam. Wiedziałem. No waliłem, no. Pradawnie co ja tego nie robiłem, a to w Mrocznych Tajemnicach byli pradawni. Nie powinno się walić konia mając dziewczynę. Przecież ja masowałem. Masuję cały czas. Mi z tym dobrze. Możesz gadać co chcesz. Dobra, Torgosz. Zapisz, zaraz zapiszę. Walczyłem z murakiem. Człowiek, jak ci się udało go pokonać? Murak był jednym z najsilniejszych wojowników na arenie. Teraz został ci do pokonania najsilniejszy wojownik, Grimbol. Chcę walczyć z Grimbolem. Dobra, idziemy. Jestem gotów. Walczymy z nim. Wiedziałem. A to ile masz Hagimragi? Golem pokaż. Hagimragi, to ile masz lat? W końcu. No bo czy zgadłem, czy nie zgadłem? Tak szczerze. Godem pokaż jak masz coś swego. Hagimragi nie można pokazywać takich rzeczy. Nie powinno się... Dobra, zapisz. Godem pokaż... Benny, ja zgaduję, że 20. Benny ma chyba mniej niż ja na pewno. Tak mi się wydaje, że Benny ma... 20 albo 19. Już nie pamiętam. Czemu nie chcecie mówić? Co wy odwalacie? Ale to tam mnie to nie obchodzi, wiecie, tak szczerze, w sensie obchodzi mnie, ale nie będę traktował was inaczej ze względu na ile macie lat, tylko na zachowanie. Co ty pierdolisz? Benny jest od ciebie starszy. A mi się wydaje, że Benny miał 20. Mi się wydaje, że on był młodszy o rok, bo on mówił, że chyba szkołę kończy, ale nie wiem. To nie wiem, czy na pewno Benny był. Albo on studia kończy, albo 20 coś. Nie wiem, ile on dokładnie miał. Albo 20 co? A, to może miał 20 coś, nie kończył tej szkoły, tylko studia. Nie wiem, bo mi się pierdoli w głowie już od tej wody. Ja jestem mistrzem tej areny, moje imię Grimbol. Jak śmiesz mnie wyzywać do walki, człowiek? Zniszczę cię. Może studia, no właśnie. Zniszczy mnie, jak łatwo go pokonałem. Krusz Brodkar. Dobra, rozwaliłem go jak swoją starą. No to Benny, ile masz lat? Ty masz 20 czy 25? No właśnie, Alan Gockowski, ale mi się wydaje, że ty mi teraz tak źle poprowadziłeś. Muszę, nie wiem, czy dokładnie. Nieważne. Niemożliwe, jaki człowiek mnie pokonał. Jestem silniejszy od ciebie, teraz jestem mistrzem areny. Człowiek, pożałujesz tego, na pewno się jeszcze zemszczę. Okej. Okay. Zulumulu, tak byś nie gadał. Agaris! No prawda. No bo ja nie umiem w dwuręczną, ale wiesz, jakbym miał Ulumulu i miałbym dwurękę zrobioną. A, 28 i skończyłem już. A, Benny, to nie ty mi musiałeś mówić. To nie ty, Benny, mi musiałeś mówić. To sorry, Benny, że cię tak oskarżyłem, pomówiłem. No to Benny jest staruchem. Nie no, żartuję. Ale no, to nie ty musiałeś być. Benny, to sorry, z kimś musiałeś mi się pomylić chyba. W takim wypadku. Coś mi źle świtało w głowie. W kościele, ale nie wiem w którym, nie? Walczyłem z Grimbolem. Człowiek nie wierzy własnym oczom. Pokonać Grimbola. Być tu najsilniejszym bojownikiem. Nie jesteś godzien, by nosić Ulumulu. Idź do Hoszpaka, powiedz mu, że zostałeś mistrzem areny. Okej, dobra. No wiem. No też coś mi się tak... A ja pamiętam, że to... Ja muszę kogoś innego pamiętać, ewidentnie. Ewidentnie musiałem być najbany, no co ci powiem. Skąd inaczej miałbym taki dowcip, ten humor, jakbym miał tylko 19? A, tam. No w sumie racja, Benny. O co chodzi w tym podatku, dodatku do Gotika? Adam Kwolek! O Boże.
jakby ci to powiedzieć, no to jest Gothic 1 na silniku Gothica 2 przeniesiony, nie? No i masz jeszcze tutaj pododawanych lokacje, gildie, rzeczy, pancerze, statystyki z Gothica 2, kostury, różne takie duperelki, nie? A ty kim jesteś? Ork Strażnik. Stój człowiek, nie wpuszczę cię do naszego wodza, dopóki nie uznamy, że jesteś godny zaufania. Okej. No to jeszcze nie jestem godny zaufania. No to co? Choszpak. Chodź, Choszpak. Zostałem czempionem areny. Człowiek, jesteś bardzo silnym wojownikiem. Jesteś godzien Ulmulu. A co do ciebie? Człowiek, przed wizytą u wodza chcę usłyszeć, w jakim celu do niego idziesz. Jest wiele wpływowych szamanów. Dla przykładu na kosz, turkosz i korszak. Gdy im pomożesz, wróć do mnie i będziesz miał swoje spotkanie. Dobra, to idziemy im pomóc. Idziemy im pomóc elegancko. I takie pytanie. Czemu brzmisz, jakbyś był najebany? Nie, normalnie brzmię. Jestem... Bo ja tak zawsze brzmię. Ja wiem. Może jestem najebany, nie wiem. Może jeszcze nie wytrzeźwiałem po wczoraj. Skąd mam wiedzieć? Ała, spadłem. Uła. A tu co, dalej coś jest? Za tą bramą? Serio? Ork wojownik. Coś, czegoś tu pilnuje, ale nie wiem czego. Nie, tu nic nie ma, że on pilnuje takiej skarpy. No spoko, podpierdolili tą lokację, ale nie dali wszystkiego. Nie rozumiem. Worak, a worak, ty co, czego byś chciał? Witaj orku. Witaj człowiek, jestem ork, worog. Co porabiasz? Gotuję dla bracia, być ważny kucharz. My orki dużo jeść, nie jak ludzie. By być silnym, trzeba dużo jeść. A co takiego jecie? Głównie jedzenie, grzyby i mięso. Teraz mieć mało grzybów, dlatego człowiek je dla mnie zebrać. Dobrze, ile grzybów potrzebujesz? 50 piekielników, tyle wystarczyć. Przyniosłem 50 piekielników. Dobrze, człowiek. Sam bym zbierał długo. Trzymaj, weź je. Powinno wystarczyć na jakiś czas. Oto twoja nagroda. Oto nasza główna potrawa. Potrawka z grzybów. Mam nadzieję, że ci smakować. Okej. Okay. Potrawka z grzybów. Zobaczmy, co to jest. Gdzie ona jest? Zupa rybna. Potrawka z grzybów. Zupa korzenna. O! Orkowa zupa grzybowa. Bonus do siły plus 2. Zjadłem i mam plus 2 do siły? Chyba raczej tak. No to nie będę już sprawdzał jeszcze raz. Olek, Olek! Siemaneczko! Witam, witam! Tak... Otóż nie, zazwyczaj brzmisz inaczej. Nie, to nie wiem. Miłego! Dzięki, dzięki. Dobra, ja już na razie uciekam. Trzymaj się, Adam. A Golden wie, jak i jako kto Benny pracuje? Benny, o Boże! Kiedy my o tym gadaliśmy? To już było dawno. Chyba gadaliśmy. Grałeś kiedyś w Robloxa? No, nie wiem, czy w Robloxa, ale grałem w coś po Kogama, coś takiego kiedyś, jak mi się nudziło. Z kolegą. Kogama, coś takiego, podobne. A to ma, to ja ile to było, to jak wyszło. To już było, o Boże, miałem 14 lat. Dobra, idziemy stąd. No tu chyba już nic nie będzie, tak? No tam nie ma żadnego przejścia, tu nie ma żadnego wejścia. No to idziemy, fiu, fiu stąd. Idziemy do tych szamanów zrobić dla nich misję. Bo jak dla mnie ta gra jest taka sobie. No raczej. Że taka sobie, jeszcze nie mówiłem. A, nie mówiłeś, Benny. No to właśnie myślałem, czy zapomniałem, czy nie mówiłeś. Ja już stawiałem na to, że zapomniałem, bo moja pamięć to czasami średnia jest.
Tak i mragi. Ha. Okej. Dobra, idziemy do pierwszego szamana. Pierwszy szaman chyba jest tu. Ciekawe, co do niego będę musiał zrobić. Szaman, tu knosz. Przysyła mnie Hoszpak, potrzebuję twojej pomocy. Witaj człowiek. Jestem szaman Tuknosz. Wiem, że przyszedłeś w próbę na arenie. Jesteś silna mora. Jednak sama siła nie wystarczy. Musisz być silny duchowo, by udowodnić swoją wartość. I przygotowałem próbę w sam raz dla ciebie. Jesteś gotów? Oczywiście, po to tu jestem. Wspaniały człowiek, mam tu specjalny tytoń. Musisz go wypalić i przetrwać. Tylko wtedy dam ci pozwolenie, by zobaczyć naszego przywódcę. Dobra, dawaj ten tytoń. Masz człowiek. O cholera. Och, co to za tytoń? Ledwo stoję na nogach. Chwała Kruszakowi, człowiek, ty przeżyć. Ty nie być tylko silny wojownik, ale silny duchem. Możesz iść do wodza. Okej. Okay. No to tylko miałem z nim pogadać, no to fajnie. Dobra, mamy pierwszego zaliczonego. Ejszer, siema, do której streamek? Siema, Ejszer. Jeszcze jedno, będzie live wieczorem? Nie mam pojęcia, do której będzie dzisiaj streamek. Mogę go przeskończyć w każdym momencie, więc nie wiem, ale wiadomo. Czy będzie wieczorem streamek, to wiadomo. No. Dobra, Godem, ja mam 9 lat. To, że przeklinam, to zasługa moich kolegów i że wiem, co to ruchanie. No spoko, nie ma sprawy. Dobra, idziemy dalej. Sorki, bo musiałem coś tutaj zrobić. Idziemy do następnego orka. Tu go nie ma, tu go nie ma. Może będzie ten ork tu na górze, albo tu w tej jaskini. Zobaczmy, ork nie ma. Dobra, a może tu będzie drugi? Nie, tu też pusto. No to wejdźmy po tej drabinie, zobaczmy, co tam gra. Wszystko, dobra. Cyk. Ale serio, nie żartuję. No, ale co z tego, że masz 9 lat, nie? Masz to masz, nie? Masz to masz, wiesz, miałbyś 40, miałbyś 50, masz 9, ileś jesteś, gadasz normalnie, zachowujesz się w porządku do reszty i do nas i ogólnie, no nie robisz jakiegoś zadym i tak dalej, no jest fajnie. No, fajnie, że jesteś. No i tyle. Dario, pozdrawiam z pracy, pozdrawiam również. I życzę, żeby szybko ci minęła. Mateusz Kryszton, godem kiedy mieć sandały. Nie wiem, jak będzie to dobry czas na live'a, bo dzisiaj to widzisz. Tak, taką robimy tego moda do końca, żeby już tutaj wymęczyć. Dobra, Hoszpak mnie przysłał. Muszę uzyskać twoją zgodę. Witaj człowiek, słyszałem, że zostałeś mistrzem areny. Myślę, że jesteś silny i godzin spotkać się z wodzem. Jednak nie wszystko jest takie szybkie.
Ach, zapomniałem się przedstawić. Jestem Nakosz, alchemik w mieście. Ważę mikstury dla moich braci. I mam dla ciebie ważne zadanie, człowiek. Jesteś gotów mnie wysłuchać? Bo to tu jestem. Ostatnio przeczytałem ciekawy przepis w starożytnym języku. Przepis, by stworzyć esencję mocy. A do tego potrzebuję bardzo rzadkich składników. Znalezienie ich będzie dla ciebie niezwykle trudne, człowieku. Co potrzebujesz? Stworzyć jedną miksturę potrzebuję dwa klucze ziela, smoczy korzeń, dwa korzenie lecznicze. Mam nadzieję, że wszystko znajdziesz, człowiek. O Boże. Ja pierdzielę. Jak ja teraz smoczych korzeni w piździe nie znajdę? Niemożliwe, że je znajdę. Chyba wiem, gdzie jest jeden smoczy korzeń. Oj, ale spadłem. Smoczy korzeń, chyba wiem, że tu jest u orków jeden, ale nie wiem, czy na pewno, bo był w returningu, ale czy tu będzie, to nie wiem. No pewnie, że nie. Pewnie, że nie, Hagi Mraki. Jak masz 9 lat i się tak zachowujesz, to spoko, spoko. Jesteś wydoroślały trochę. Będę zrobić FNAF-a po Gladiatorze? Po Gladiatorze Ryzen, a FNAF może będzie pomiędzy, jak jeszcze ukończę przebudzenie. Bo nie, no wiesz, nie będę tutaj zaczynał nowej gierki, nie? Tylko, bo mam Ryzena obiecanego dla Ryzen jest obiecany już paru osób, no bo serio, o FNAF-a też już coraz więcej osób też zaczyna męczyć, więc no ale najpierw ten Ryzen myślę będzie, bo to jednak więcej ludzi chyba wbije. No i ogólnie więcej ludzi chce. Ryzenka myślę, że wszyscy chcieli. Ci, co Gotika oglądają. Albo co grali, no. Dobra, zobaczmy, czy tu jest ten korzeń najpierw. Proszę, bądź tu korzeń. Nie ma go, nie gadaj. Ja pierdzielę, nie, no chyba serio go nie ma. Dobra, pozbierajmy wszystko, co się da. Może coś tu znajdę. Bo smoczy korzeń mi bardzo jest potrzebny, no nie chcę, żeby... Ja pierdzielę. Smocze korzenie. Ej, wpisze mi ktoś... Albo dobra, sam se wpiszę najwyżej. Smoczy korzeń bym znalazł tutaj w jedynce jakiś. Bo tylko tego na bank nie mam. Też chcę poszukać tu, ale no myślę, że tu jednak to nie jest tak samo jak w returningu, już to widzę. No i tutaj nie ma tego smoczego korzenia chyba za bardzo. On by się przydał, no, skończyć tą misję. Albo dawaj, nie, no wiecie, na jeden to na razie na pewno nie. Kiedyś zwykły Golden, dzisiaj Golden z YouTube gramy w Gothic, nikt tu się nie nudzi. Ja się śmieję. Nie no, no trochę cię trochę przynudzam, bo... trochę przynudzam, bo mam do załatwienia parę spraw na telefonie, no tam z ludźmi, więc sorry jakby co, ale no... Ja tak odpaliłem, żeby się też nie nudzić. Może jeszcze sprawdźmy, tutaj gdzieś będzie ten korzeń. Tu nie. No nie, tu nie ma tych rzeczy, co? Trzeba chyba sprawdzić na Google, no gdzieś, czy tu korzeń może znajdę w tym, w ten, w jedynce gdzieś jeszcze, nie? Fajnie by było, bo... No tu nie sądzę, żeby jakiś nowy był jeszcze tutaj w tym mieście orków. Nie ma szans, moim zdaniem. Pakwan, no mam, nie mam korzenia. No. Szaf królewski, nie mam korzenia, no zjadłem wszystkie. Zeżarłem jak ta świnia. No i tyle. Dobra, kamień szlifierski, kowadło, no tu też nic nie ma już, widać, że pusto. A może jeszcze te chatki porozkradamy, no to może coś się znajdzie, nie? O, tu jest jakaś chatka, ale w nich pusto jest też. Pusto. Smoczy korzeń? Nie. Roślina lecznicza, woda? Nie, też nic nie ma. Pochodnia? Dobra, pochodzimy po ich chatkach, tych sobie zapisywać trzeba. Trochę się głupio czuję, bo każdy tu około 18. Aj tam, Agi Mragi. Tu może będzie tam. T
Tu też nie ma. Tu byłem. W tej chatce też byłem? Już sam nie wiem, w której byłem. Tu jest skrzynka, dobra. Krusz Warok, a tu są bronie, dobra, broni to ja nie chcę. Tutaj chyba byłem. A nie, bo ja byłem w tych niższych, w tych wyższych, w tych niższych jeszcze nie byłem, tu tych skrzynek podkraść. Więc w sumie spoko. To nie ma skrzynki? Nie ma. No to idę do następnego pomieszczenia. A bo one coś tam mówią porkowemu. I ogólnie jakoś tam wkurza ich to. Ork ciągle drze, kiełbasa tu, tak? Dobre. Może tutaj? Tutaj są tańce, tak? To tu nie. Gruzduta, no i tyle, tak cały czas gadają. A tu co było? Tu chyba nic nie było, tak? Tu się nigdzie nie schodziło? Nie. No to co, musimy chyba jeszcze zrobić dla tego jednego szamana misję. I na razie się odpuścić. I poszukać korzenia i dopiero tu wrócić. Tylko gdzie jest ten szaman następny? Bo mamy dwóch szamanów znalezionych, ale jeszcze jeden powinien być. Kurde. O, jest! Dobra, przysyła mnie Hoszpak. Potrzebuję twojej zgody, by dostać się do wodza. Cześć, człowiek. Widziałem, jak pokonałeś moich braci na arenie. Przyznaję, jesteś najsilniejszy człowiek, jaki widzieć. Jednak, by zyskać moją zgodę, to musisz walczyć jeszcze z silniejszym przeciwnikiem. Wiele lat temu my, orkowie, złapaliśmy wielkiego trolla i więzimy go do dnia dzisiejszego. Jest z nami tak długo, że poznał nasz język. Żadna kreatura nie była w stanie go jeszcze pokonać. Jest silny. I chcesz, żebym pokonał go na arenie? Tak, jest człowiek. Jeśli uda ci się pokonać, to uzyskasz moją zgodę. Jeśli zgodzisz się walczyć teraz, to natychmiast przeprowadzimy go do areny. To jak? Jestem gotów. To świetnie, człowiek. Teraz idź na arenę. Będzie tam do ciebie czekać. Dobra, idziemy. Będziemy walczyć z... Ten ork to ma odklejkę ewidentnie. A to nie tu, tylko tu musimy iść. Ho, ho, ho. Może ty masz smoczy korzeń? Nie masz smoczego korzenia może? Nienawidzę was. Może dostaniemy smoczy korzeń? Skądś. Dobra, jest arena. To idziemy walczyć. Będzie ten troll, czy nie będzie tego trolla? Gerozoduta, tyle ci powiem. Ragi mragi, dobra. Dobra, już starczy. O nie! Co on mi robi? Nienormalny? Kurde! Ja nawet nie zdążyłem się przygotować. Ale lipa. Ej. Chyba będzie crash. Znowu. No i lipa. No, dobra, wywaliło. Trzeba zrobić. Trzeba wyłączyć. Zakończyć zadanie. Trzeba wyłączyć i wczytać. Akurat jakby przyszłam. No, Amanda, kurde, takie życie. Ale te F4 nie działa w gotiku. Oj. Patrzcie, jak tu się zwiesił ten. Chyba raczej nie będzie działać. Sprawdźmy. No, wywala Access Violation. Dobra. Czyli co? Trzeba coś zrobić. Trzeba szybko przeinstalować. Kopia. Cyk. Trzeba zapis zrobić jeszcze. Kopiuj tutaj. Dobra. Cyk. Cyk. Zmień nazwę. Trzeba to wyłączyć. Zmień nazwę, przebudzenie po prostu. Cyk, cyk. Kopiuj. No kopiuj. Kopiuj, wklej. Muszę szybko zrobić tego kopię,
bo to się będzie tak co chwilę chyba wywalać. Pierdol Gotika, gufnaf. Gufnafa nie mam po pierwsze, a przeczytaj sobie siódmy punkt regulaminu. Nie ma pierdolenia o żadnych kurwa zaczynania nowych gier podczas grania w jakąś grę. Jak będę się pytał, jaką grę mam zacząć, to zacznę. Nie będę grał w coś na hama, w co nie chcę grać, bo to będzie bez sensu. Nie będę miał w ogóle do tego jakiegoś zapału. No i myślę, że nie chcieliście by tego oglądać, więc daj to spokój mi i nie piszcie co 5 minut. Dawaj Arkanie, dawaj Ryzena, dawaj FNAFa. Już kurwa odkąd zacząłem streamać się nasłuchałem tego 20 razy. Już mi lepiej jak się wydarłem. Dziękuję bardzo. Musiałem. Już mi żyłka pękła, sorki. I proszę nie mówić, jakie mam gry na Steamie. No to zobacz. Ja też nie będę teraz Steamie odpalać. Nie będę teraz Steamie odpalać, bo mi się zaraz coś będzie pobierać i mi live'a wywali. A gry na Steamie możesz sobie zawsze zobaczyć, jakie mam. Jak jesteś na Discordzie, to możesz sobie dodać mnie. Tam gdzieś jest link do mojego Steama. Dobra, czytaj, wczytujemy. Co jest tak ciemno? Widzicie to? Ciemno jak wiadomo gdzie. Ale się striggerowałem, sorry Mateusz Kryszton. Nie no, sorry. Nie, to ja też przepraszam, ja się striggerowałem, bo już mnie dzisiaj to serio rozbraja mnie to takie pytanie cały czas wszystkich. I to nie tylko ty, nie? To co chwilę ktoś przychodził i się pytał głupio. Przychodził się o grę pytać, włącz to i za 5 minut już nic nie pisał. Godem wdech, wydech. A ja po prostu tak mam. Się wkurwię i koniec. Wow! Nic nie widzę. Jebać, jeszcze raz. Czym? Jeszcze raz, bo tu... Ale głośno jest, o Boże. F11, HDR. O, od razu coś widać. A i tak słabo. Dobra, musimy tego gnoja sklepać, bo to inaczej się nie da. Dobra, spróbujemy go od pleców oczywiście. O nie! Dobra, nie, od pleców jest łatwiej. Ewidentnie. Dobra, od pleców dawać go. No, nie mogę mu pod plecy wejść. Dobra, czekajcie, podświetlenie zwiększę. O! Teraz coś widzę. Dobra, dawaj. No nie mogę go okrążyć w ogóle. Co jest? O! I teraz w dupę. Dobrze. Dawaj. Jest, dobrze, leć. Leć mu HP. Dobrze. Aż się zacząłem sam odchylać. Jest, dobra, ubiliśmy gnoja. Jest, dobrze, trzeba trochę jasno zmniejszyć, bo jest za jasno. Widać to tam. No to co, teraz ulumulu szybko założyć, żeby nie było przypału i lecimy na górę. Cyk. Dobra. Nie mam sprawy, przepraszam, ja się zacząłem tutaj wierzyć pipeczkę swoją. Sorki, płonąca pochodnia. Mateusz Krysto, nie no, lubię cię, przestań. Nie gniewaj się. Ja jestem takim skurwysynkiem dzisiaj. Pochodnia, da się tu coś zapalić? To pochodnie czy coś? Nie da się, dobra. Trudno. O, tu było, podświetliło się. No, da się czy się nie da? Nie da się, mniejsza. Jej! No udało się, mamy tu wszystko skończone. No to jeszcze smoczy korzeń. Smoczy korzeń będzie mi potrzebny. Jak zwykle jednej rzeczy mi brakuje. No i będę musiał teraz latać za nią. Zabiję trolla. Człowiek, ty nie zadziwiaj swoją siłą. Nikt nie był w stanie pokonać tego trolla. Hoszpak się dowie, że jesteś godny poznać wodza. Okej. Dobra, to jeszcze jeden. A masz jakąś FIFA? No ja mam 2021, ale nie będę w nią grać. Gram tylko tu w te gierki. Gamaza,
Złoty korzeń, idź do diabła i idź się ożeń. Dobrze, dobrze. Gdzie jest Hoszpak? Gdzie on był? Chyba tu dalej był. Albo jak mi się... Nie, źle mi się wydaje, on był tu. Gdzieś. Hoszpak, Hoszpak, Hoszpak. Znajdę cię, Dramiu. A tu co? Strażnik bramy, a. To nie. To co, ork? Ork. No gdzie jest ten Hoszpak? Dobra, później go znajdziemy, i tak nie mamy misji skończonej, jeszcze nie mamy smoczego korzenia. Nie to, że nie lubię, tylko po prostu na live'ach nie gram w takie gry, bo mało przyciąga osób i już często próbowałem tu coś, nie? Więc gram tylko w Gothica najbardziej, bo... Jest jakiś tutaj ruch. Jej! No i sorki, sorki, zakrucie dupy, już się nie pruję. Sam może tylko minimalnie nienormalny. Dobra. Ja wychodzę z tego obozu, bo tu już nic nie zrobię. Muszę... Ej, gdzie ja lecę? Boże, ten obóz serio, słabo tu cokolwiek widać, bo... No przyciemnieli go strasznie, w returningu to jest lepiej zrobione. Wszystko tam widać, a tu to jest taka lipka totalna. Ja jakbym tym orkiem był, to ja bym pewnie był ślepy przez ten brak światła. O, Amanda, to normalna kobieta, a nie ta patka. Co jak przyjdzie, to banuje fest. A była już! Smoczy korzeń. Siema, siema, Amanda w ogóle. Witam cieplutko cię tutaj u nas. Nie, dobra. Ajajajaj, w twoich oczach widzę raj. Ajaj, serce mi grań. Tu. Dobra, idziemy po smoczy korzeń. Nie wiem, gdzie jest smoczy korzeń jakikolwiek, ale no poszukamy. Poszukamy i pójdziemy i elegancko będzie. I będzie ajajaj. Chyba niedługo będę zwijał. No i zobaczymy, co dalej. Bo mam tu trochę w domu do porobienia rzeczy. Muszę w piecu napalić w ogóle. Smoczy korzeń. Występowanie Gothic 1, Gothic 2. A Gothic 1 jest? Nie ma Gothicu... Co? W jedynce nie ma? Aha! Co ja mam? Jak ja mam to znaleźć? Miasto orków. Smoczy korzeń. No jak to tego nie ma w ogóle, tylko w tym modzie jest? No to ciężko. Gdzie mam mieć smoczy korzeń? Ja pierdzielę. Nie, no to teraz szukaj. Szukaj igły stogusiana. No nie. To jest porąbane. W każdej grze jest tak, że drużyna wroga to gościu, który ma grę od premiery, gościu, który gra najlepiej... A, tak, tak, widziałem tego. A w naszej jestem ja. Dobra, siup tutaj nie ma. No i ten korzeń teraz znaleźć. Ja pierdzielę, nie, to będzie porażka. Ajajaj. No gdzie? No i teraz weź znajdź tu ten korzeń. A tu co będzie? Tu w tej wodzie chyba coś jest, z tego co pamiętam. To mi się... O, miksturka! Wyciąg uzdrawiający. A smoczy korzeń jest? Czy nie ma? Telekineza. Z telekinezą będę szukał smoczego korzenia. To będzie dobry pomysł. Telekineza mi dopomoże. Płonąca pochodnia, tu nic nie ma, dobra. No to idziemy szukać smoczego korzenia. Co u ciebie, Amanda? Właśnie, właśnie.
Powiedz, jak tam u ciebie, Amantka, jeszcze chwilę, akurat powiedz tam u ciebie, ja będę spadał. Dzisiaj. Znaczy, może później jeszcze wbiję, nie? Ale no, na razie muszę coś porobić. Tak. Jakby. Dobra. Ty, Urszak, hey, ty. Masz coś do powiedzenia? Nie masz. No to polatajmy tu, poszukajmy tego smoczego korzenia, nie? Może gdzieś będzie. Co to masz za zbroję? To jest zbroja łowcy smoków. Lekka, ale jeszcze będzie miał silniejszą. A co będziesz robił, jak cię nie będzie? No będę palił w piecu, będę trochę... Trochę mam do porobienia, nie? Się najeść, po Gabrysie pewnie pojadę i w ogóle... Tak się zająć czymkolwiek. Tak by ze mnie? No bez ciebie! Oczywiście, że bez ciebie. Jestem zły. Siema, LKP, witam cieplutko. Kochany, Boże. No mówię, że nie wiem. Ciąża, jeszcze raz ciąża i planowanie ślubu na maj. Tak w dużej mierze, czas mija i dlatego, że tak rzadko wpadam. A co u was, panowie? A, to ty w sumie... Nie wiedziałem, że jesteś... zaciążona, ale no to... To życzę tutaj pięknego babaska, żeby się sprawował. I co by tu powiedzieć? No i wszystko, żeby dobrze tam ci szło, nie? A i ślub na maj. O! Jeszcze będziesz tutaj zamężna. To powodzenia! A u nas, to ci powiem, że na przykład u mnie to... No... Jako tako. Co mogę powiedzieć? Powiem ci tyle. Zjadłem coś. Ostrze chwały. Ej, fajne. No i... No ja to jakoś tak głupi taki humor mam. Myślę, czego by tu nie powiedzieć. A nie co powiedzieć. No kurde, nie wiem jak, ale jakoś tak wyszło. Dzięki. A mówiłem ci? Nie mówiłem. A jakbym wiedział, to bym powiedział. Uważaj na tego ptaka. Ale no niestety. Albo stety, nie wiem, jak tam, czy to było planowane, czy nie. Ale no. Na chłopów to trzeba uważać. Jeden nieprzemyślany ruch i widzisz, co się dzieje. Chwilę się nie popatrzysz i 9 miesięcy później, no to jest takie życie. Dobra, jutro sobota, bo mogę oglądać wieczorem. Ale jutro nie będę, jutro mnie nie będzie raczej, chyba że później w nocy, bo ja jutro to ja oglądam Heidiga. No na pewno będę go oglądał, bo pewnie do mnie brat przyjdzie i Gabrysia będą chcieli wszyscy oglądać, więc ja nie będę wtedy streama robił, nie? No a poza tym to wiadomo. Może dzisiaj jeszcze coś? Jak nie, no to nie. Jak nie, no to trudno. A teraz wiadomo. Lecimy. Ktoś ciekawy walczy? Najman! Najman walczy. Z kim on tam walczył? Najman z Cassio. Chyba tak? Heilig walki. Karta walk pełna. O! Nie! Nie! Najman się bije z Łaszczykiem. Nie jest Łaszczykiem. Jak on się nazywał? Jak się nazywał ten gówniarz jeden? Jak on się nazywał? Już ci mówię. O, Paszo Biceps będzie się z Dubielem bił. To będzie zajebista walka. Ja obstawiam na Paszo Bicepsa. Lexi Chaplin, Paulina Hornik, to nie wiem, kto tam wygra. Paweł Załęcki, Tyburski, też nie wiem. Prezes... O, Jóźwiak! Jóźwiak on się nazywał, Jóźwiak właśnie. To ja myślę, że wygra... Ja jestem sercem za Najmanem. Ale wiem, że on potrafi odklepać. No i Don Diego i będzie Crazy Załęcki, to też nie wiem. Konrad Karwat, Darolew i Ludwiczek, to myślę, że Ludwiczek wygra. Chociaż wolałbym, żeby już Darolew wygrał, bo ten Ludwiczek to mnie wkurwia. Szalony Reporter i Michał Cichy, to na szalego reportera nie wiem. I no tutaj są takie jakieś twarze. Nie? Paweł Jóźwiak, no właśnie. Mi się mylą już. Godę będziesz oglądał dzisiaj Harry'ego Pottera w TVN-ie?
Nie wiem, no jak mam robić live'a, to raczej nie będę oglądał. A jak już, to pewnie będę coś robił innego. Dobra, gdzie jest ta telekineza? Bez przesady. O, brzytwy kolejne. Twardzień, o. Idźmy tam po twardzień. Dobra, zbierzmy go. I szukajmy dalej. Z telekinezą sobie tutaj. Twardzień kolejny będzie. No musimy tych roślinek nazbierać, kurde, głupi. Dobrze. Dobra. Telekineza. No nie ma tu tych smoczych, kurde, korzeni, niestety. Do niego co porucha, to jego. Chyba dzisiaj trzecia część więzienia z kabanu. No spoczko. Ja tam jeszcze tego Harry'ego Pottera naoglądałem, ale i tak bym obejrzał, jakby leciał. No to akurat trzeba przyznać, Harry Potter wciąga. Jak się już leci, to włączasz i oglądasz. Nie wiem, czemu to się nie nudzi. Dziwne aż. Dobra, może tu gdzieś smoczy korzeń będzie. Szukam go i szukam, no. Co poradzić. Tu go nigdzie nie ma. Smocz korzeń. Ale lipa. No, jeszcze spadłem na łeb. Najlepiej. Pamiętam, jak tygodniem niedawno nie miałeś szans z tym czymś różowym. No nie miałem, a teraz widzisz. Lecę jak ptak. No to już dzięki tobie ja pewnie będę. No i w sumie spoko, może też się obejrzy. No pewnie będzie. A które... Czara ognia dla mnie top. Czara ognia... O czym była czara ognia? A! No! Czara ognia, tak! Czara ognia to były o tym... o tej walce ze smokiem, tak pamiętam. Czara ognia już wiem. To turniej trójmagiczny, tak? No to dobra, już wiem o co B. Bez kitu, czara ognia moja ulubiona część z dzieciństwa, zawsze lubiłem w chuj. No kurde, czara ognia jest zajebista. Zajebista, podoba mi się też. O, dzięki Karol S. Karol S, 3 złote. Masz tu jeszcze młody, ja zaraz dzięki wpadam wielkie. Na siłkę, pewnie później wpadnę, jak jeszcze live będzie. Dzięki Karol S. Czy później będzie live? Zobaczymy, nie ode mnie to do końca zależy dzisiaj. Zobaczymy, jak tam, czy się Gabrysi będzie chciało. Jak się będzie chciało, to zrobimy. Jak nie, to nie. Pieski orkowe. Dobra, odpielmy to telekinezę. Zobaczmy, czy tu gdzieś będzie. Bo ja bym naprawdę chciał znaleźć ten smoczy korzeń już. Się nie pierdzielić w tych kruszpach. O, broni orkowe, pięknie. Krwiopusz. Jak miło, czyli nie tylko gotik jest wspólnym upodobaniem. Potrzebuję lepszej zbroi. Oj tak. Hełmowcy orków. Dobra, na razie nie. Łowca orków. Zobaczmy, czy on ma może ten smoczy korzeń na sprzedaż. Proszę ej, jej. Ty. Smoczy korzeń. Nie masz smoczego korzenia, no ty jesteś kurde nienormalny, chłopie. Pierdolę cię. Dobra. Wkurzył mnie. Namów Gabi. Nie, no nie będę jej namawiał jakoś, jak nie będzie chciała, nie? Tylko powiem po prostu. Że ja chcę i czy by ona nie chciała ze mną tu posiedzieć, czy jej się dzisiaj nie chce, no to porobimy coś innego i tyle w temacie. Powiedz, że ja też chcę. To dobre. Dobra. Ja tego smoczego korzenia to może poszukam, jak będę miał tu wolniejszy czas i powiem wam, gdzie go znalazłem. I tyle. No bo tu naprawdę jest lipa z tym smoczym korzeniem. Bo nie mam pojęcia, gdzie on mógł być nawet. Dobra, mamy to. Zabiliśmy tutaj dwie stonki ziemniaczane. Szaf królewski jest, no ale po co mi szaf królewski, jak ja mam smoczego korzenia szukam. Dobra, ale ja wiem, gdzie powinien być w sumie smoczy korzeń, nie? Orkowe ziele.
No to też mi niepotrzebne, ale będziemy wszystko tu zbierać, to może w końcu znajdziemy ten smoczy korzeń, nie? No i tyle w temacie. Dobra. Tu na dół, na dół, na dół, nie ma nic. O, jest jeszcze ten Paczo, czy Pancho, nie pamiętam jak się nazywał. Paczo. Koniec. O, nie chce ze nami gadać, a nie chce też nas bić, więc git. Troszki chleb. To też mi się podoba, że sobie odpuścił. Dobra, tu są jakieś ziółka, więc sobie pozbieramy, to później będziemy widzieć, co tu jeszcze jest. Gorzki chleb, piekielnik. Dobra, teraz? Teraz już tu nic nie ma, okej. Okay. Wyczyszczone. Pięknie. Mi się wydaje, że tutaj by nic nie było. Dobra. Na razie kończymy. Będziemy później pewnie, albo, a jak nie, no to wam napiszę, że nie będę to. Chociaż z Gabrysią to zanim dojdziemy do konsensusu tutaj jakiego, jako takiego, to się nie... Sorry, że pytam, ale ty grywasz czasem w tego CS-a na streamie, bo ja bym to oglądnął. Czasami grywałem, po prostu akurat mieliśmy odpalonego, wiesz, jakąś kroniki czy coś, Meltany czy jakąś inną gierkę i tak nagle mnie naszło, żeby zagrać w CS-a, nie? I no. No i co? Odpaliło się. I się grało. Ale bało, bało. Ostatnio to była Gothic. A ile godzinek przegranych? A to nie liczy się przy moim skillu. Mój skill to teraz do dupy wszystko tak średnio gra mnie. Bo ja ogólnie miałem, kiedyś dużo grałem, nie? I miałem to 2500 godzin, ale 2400 chyba, no a to 100 godzin ostatnio to ja grałem przez ostatnie 2 lata, no to wiesz, ja gówno grałem, więc mi to tam, no do dupy trochę gram. Godę na odpalę muzykę, ale my już na koniec to ja już idę, bo ja przedłużyłem jeszcze teraz już. Jak przyjdę, to odpalę na pewno, od razu. Tylko napisz, że odpali. Czaję. No, tak słabo trochę mi, wiesz, idzie. Sami jak tam jakoś się zawezmę, to może lepiej się skupię. Ale na streamie też jest gorzej, nie? Dobra, jeszcze tu. Jeszcze te gówna zabić. Bo tu trochę latam i szukam tego główienka, nie? Ognista burza, telekineza. Akwamaryn. Akwamaryn to mi tak potrzebny do szczęścia, że niepotrzebny. Ale wezmę go. Czemu nie? Dobra, tu może przy tych skałkach gdzieś tu będzie. Telekineza, no i szukamy. Szukamy tego tutaj smoczego korzenia. No ale coś tak ciężko to wychodzi. Nie widzę, żeby tu on gdzieś mógł być. Naprawdę. Skanuję tutaj całe to. Patka 5. Który rozdział? Piąty rozdział już zacząłem. No i lecę, no. Z koksem. Ej, czemu oni mnie atakować nie chcieli? Dobra, odpalaj mi to, telekinezę. No zwłaszcza u ciebie gorzej, bo czytasz czat zawsze i się nie skupiasz na grze, zawsze. Zawsze. To u ciebie lubię. No staram się i się czytaj ten chat właśnie jak najbardziej, bo ja to cenię najbardziej taki kontakt. Tak mniej więcej po 15 osób na streamie i czytasz cały czat. Nawet głupie wiadomości. U żadnego innego streamera tak nie ma. A u Wagona to nawet się przebić, pogadać ze streamerem nie da. A no właśnie. To myślę, że też więcej osób u mnie też nie ma, bo za dużo gadam, ale też jest to 15 osób, bo gadam. No to jest taki, to jest takie dobre, złym, nie wiadomo, nie wiadomo. Ja tam odpowiadam, bo no czemu, no wchodzę tu w kontakt z ludźmi mieć, a nie z, bardziej, żeby ktoś tam patrzył, czy jak gramy w ogóle. Mi się wydaje, że tak jest spoko. No i tego smoczego korzenia to chyba nie znajdę. Komuś gonga zawalić, bo nie w temacie jestem. Nie, nie, nie. Fajnie jest to porozmawiać ze streamerem. O! O, taki ze mnie streamer, że wiesz.
Haha, ale z ciebie silver, nie masz goldenów. Nie no, to z Hagim Ragi dobre wymyśliłeś. Dobre wymyśliłeś. Podoba mi się to. No, Acer, kurde, ja tam na wszystko zwracam uwagę, żeby tu poczytać, pogadać i w ogóle, no. Kurde, myślę, że jakbym tego nie robił, to aż tyle tutaj, wiecie, takich... Takie osoby tu są, że wiecie, tak się z nimi bardzo lubię, no to też chyba... Też, nie? No. Tak fajnie, jest fajnie. Tu się zgodzę, ale takie niestety uroki, jak już jest więcej ludzi, uwagona też kiedyś było łatwiej. No ja jak już jest więcej ludzi i na przykład jest natłok wiadomości, to się staram czytać, ale po prostu wtedy wam mówię, że napiszcie małpa Golden Boy, to prędzej to przeczytam, nie? Słuchaj, jeszcze jedno ci powiem. Przed końcem podobno w tym filmie w kinie Krzyk ma się wydarzyć coś strasznego, bo to jest horror, który jest tylko o mocnych nerwach i... jest tylko o mocnych nerwach i zhartowanej stali klaty. Wow! To nieźle, nieźle, Pawełki Gamer, no to jak to typowy horror, nie? Ja tam ogólnie horrorów za bardzo, nie, wiesz, dużo nie oglądam, ale z Gabrysią sobie lubię obejrzeć jakiś horror, bo tak ona się fajnie też boi. Lubię ją wtedy poprzytulać. No i ten... No i co? Ja na przykład sam to horroru bym nie obejrzał. Nie lubię po prostu oglądać sam horroru, ale z kimś to jest w ogóle co innego, nie? Też taka sprawa. Bo myślałem, że smoczy korzeń tam leży, ale to nie. No i co? Nie wiem, czemu ludzie jarają się Krzykiem. Ja to wolałem, jak ostatnio oglądałem, to mi bardzo się podobał, obecność mi się podobała i coś tam jeszcze było, ale już nie pamiętam, bo dużo horrorów oglądałem. Także Golden, patrzymy ci na ręce, jak prowadzisz strumyki. No sorry, no nie umyłem, no. W tej godzinie. Nie myję rąk od jakichś 3 godzin ponad trochę, więc może być trochę... Znaczy nie, no spociły mi się tylko w sumie. Ona mi tu patrzy, mówi, że będzie mi patrzeć na ręce, nie? Że w sensie, że co tam jak robię, a ja pierdolę o brudnych rękach. Też dobry jestem, mega agent. To teraz pa, no to trzymaj się, Pawełki Gamer. Trzymaj się, trzymaj. Dobra, to jeszcze wszystkich proszę o łapeczkę, zobaczcie, czy na pewno zostawiliście. Bardzo bym prosił, bo te łapeczki to wiadomo. Jakoś tam motywują i więcej tutaj jakoś to, może zasięgi rosną, nie wiem dokładnie, ale fajnie by było, jakby wszyscy zostawili. Ale z obecnością to zwalili kolejne części serii. Sama obecność to wypada, ale na przykład Zakonnica to komedia. Zakonnica? Zakonnica to jest ten w takim kościele, co tam był taki jakiś Franco czy coś i gościu i zakonnica taka młoda i no. Dobrego wieczorka, Amanda, trzymaj się! Siemanko. Siemanko, siemanko. Życzę dobrego wieczorku też. I reszcie wam też życzę dobrego wieczorku. Żeby dobrze minął. I żeby jak jesteście jeszcze w robocie niektórzy, to żeby wam szybko ta robota minęła. No i żeby już ten piąteczek był wykorzystany w jakimś celu. Tylko się nie nachlejcie jak szpaki. Amanda to na przykład nie pije, na pewno. No wiadomo czemu. A reszta to nie wiem. Ja na przykład się pewnie dzisiaj napiję. Picie to życie, jak to wiadomo. Więc no. Łapkę jedną jeszcze dostałem. Też mi się podoba. 3 godziny live'a pocisnąłem. A teraz kończę. Cyk, cyk, cyk. Cyk, 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 cyk. Dobra. Opróżnij kosz. Jest opróżniony, wow. Dobra, siemano Acery. Ja na pewno nie piję, bo nawet nie mogę. No tak, Hagimragi, no to właśnie. Nie pij. Nie zaczynaj z alkoholem, szerzyć powiem. Jak najpóźniej, bo później masz ten. Później, no wiadomo, im wcześniej zaczniesz, tym gorzej będzie. Dobra, siemano. Dajcie łapy i suby i sekawkę zrób i kocykiem nogi okryj, żeby się gapić na live. Pozdrawiam JKP. Dobra, trzymaj się JKP, trzymaj się Acer, trzymaj się Amanda, Pawełki Gamer, też siemano, i Hagimragi, papa, narka, siemano.